Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który od 4 lat istnieje dzięki słuchaczom. Zachęcam do sprawdzenia profilu Brzmienia Świata na patronite.pl i do dołączenia do zbiórki. Brzmienie Świata. Z lotu Drozda. Dwa nieduże żółwie próbowały płynąć. Nie było im łatwo. Woda, w której się znajdowały, miała stanowczo zbyt małą głębokość, by można było myśleć o pełnym zanurzeniu. Poza tym, nawet gdyby im się to udało, nie odpłynęłyby daleko. Znajdowały się przecież na dnie gumowego pontonu, a wkrótce miały posłużyć za posiłek. Był 30 czerwca 1973 roku. Ponton z żółwiami w środku dryfował spokojnie na falach. Zaraz obok to unosiła się, to opadała morska tratwa ratunkowa. Oba wyraźnie zmęczone upływem czasu obiekty połączone były ze sobą liną. Na niebie nie było żadnej chmury, co zwiastowało nadciągający upał. W tratwie spało dwoje ludzi. Pierwsza podniosła się kobieta. Była naga, podobnie jak leżący obok niej mężczyzna. Brak ubrań spowszedniał im do tego stopnia, że nawet tego nie zauważali. Nagle kobieta zastygła i przechyliła głowę. Na jej wychudzonej twarzy malowało się skupienie. Wahała się przez chwilę, ale w końcu nabrała pewności. Obudziła śpiącego obok mężczyzny i kazała mu przejść do płynącego obok pontonu, w którym dwa żółwie bez entuzjazmu zażywały kąpieli. Mężczyzna dołączył do zwierząt. Kobieta kazała mu podnieść spłowiałą od słońca kurtkę i machać nią nad głową. Sama robiła to samo na tratwie. Mężczyzna bez przekonania wykonał zadanie, ale w końcu przestał i zmęczony opadł na dno pontonu. Słyszał silnik statku, potem nawet go zobaczył. Jednak ta sytuacja powtarzała się już wiele razy i zawsze kończyła się tym samym. Porażką. Ostatnio 43 dni temu. Jednak szum silników narastał i mężczyzna znów podniósł głowę. Dziobem w ich kierunku płynął pokryty rdzą niegdyś biały statek rybacki. Mężczyzna ożywił się, po czym powiedział: musimy się ubrać. Maurice Bailey był aktywnym człowiekiem. Pasjonowało go szybownictwo i żeglarstwo. Często chodził po górach. Pracował jako zwykły drukarz i miał adekwatną do profesji pensję. Gdy był jeszcze kawalerem, na swoje pasje wydawał większość niewielkich oszczędności. Sytuacja zmieniła się, gdy ożenił się z młodszą o 8 lat Marilyn. Kobieta początkowo wiodła życie domatorki. Czas i energię angażowała w dom, który para kupiła krótko po ślubie. Po pewnym czasie jednak kobieta zaczęła interesować się światem poza czterema ścianami. Za sprawą męża złapała bakcyla gór i morza. Pierwsza aktywność nie wymagała wielu pieniędzy, w odróżnieniu od drugiej. Kupno wymarzonego jachtu wydawało się poza zasięgiem ich portfela. Znaleźli jednak rozwiązanie. Postanowili sfinansować kupno jachtu poprzez sprzedaż domu. Nowym domem miał zostać jacht, którym zamierzali przepłynąć dookoła globu z finałem w Nowej Zelandii. Jednostka została zbudowana zgodnie z ich wytycznymi. Orlin, jak nazwali swój jacht od połączenia obu swoich imion, mierzył 10 metrów długości. Para wypłynęła w morze w czerwcu 1972 roku. Z Wielkiej Brytanii skierowali się do Hiszpanii, potem do Portugalii, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Stamtąd ruszyli przez Atlantyk, do Panamy, gdzie zjawili się po blisko 8 miesiącach żeglugi.
chwalili sobie nowe życie. Codzienny rytm wacht wprowadził w ich umysłach spokój, a spotykani w kolejnych marinach żeglarze rozszerzali grono przyjaciół i znajomych. Wszystko wskazywało na to, że wielka decyzja, która wiązała się z porzuceniem bezpiecznej, lądowej egzystencji, była najlepszą decyzją z możliwych. Po miesięcznym postoju w Panamie, który upłynął na remoncie jachtu, w marcu przeszli przez kanał panamski i skierowali się na wyspy Galapagos. Szóstego dnia od wejścia na Pacyfik minęli statek rybacki, a krótko później coś w nich uderzyło. W kadłubie była dziura, przez którą szybko wlewała się woda. Za burtą żeglarze zobaczyli wieloryba, a dokładnie kaszalota, który było kilka metrów dłuższy od jachtu. Zwierzę było ranne, jednak trudno ocenić, czy powodem była kolizja z jachtem, czy też wcześniejsze zdarzenia. Niewykluczone, że napotkany tego dnia statek rybacki w rzeczywistości był statkiem wielorybniczym, a rana kaszalota była efektem działań wielorybników. To, co jest pewne, to że kadłub jachtu został poważnie uszkodzony. Mimo starań obojga żeglarzy, dziura była zbyt duża, by móc zapobiec nieuchronnej katastrofie. Po 40 minutach walki o jacht Orlin 4 marca 1973 roku Marilyn i Maurice Baileyowie rozpoczęli przygotowania do opuszczenia jednostki. Mimo dramatycznej sytuacji, perspektywy na przyszłość wyglądały nie najgorzej. Do dyspozycji mieli nadmuchiwaną tratwę ratunkową oraz gumowy ponton. Było też sporo czasu na to, by przygotować się do ewakuacji. Jedzenie i sprzęt umieścili w tratwie ratunkowej, wodę w pontonie. 10 minut później, 250 mil na wschód od Galapagos, jacht poszedł na dno. Rozbitkowie ocalili skórę, stracili jednak szansę na życie, które z dużym nakładem sił wcześniej zaplanowali. Nie było już jachtu, który stał się ich domem. Po początkowym szoku zaczęli oceniać swoje szanse. Znajdowali się na wodach, przez które biegły popularne szlaki żeglugi morskiej, więc wkrótce ktoś powinien ich zauważyć. Nadzieję czerpali również z tego, że o ich rejsie z Panamy do Galapagos wiedziały zaprzyjaźnione załogi co najmniej dwóch jachtów. Gdy więc małżeństwo Baileyów nie pojawi się na wyspach, istniała szansa, że zaalarmowane zostaną odpowiednie służby. Na tratwie i na pontonie były też zapasy wody i żywności. Dwójce ludzi pozwalały na przetrwanie przez 20-30 dni. Mimo tego przygnębiona para zdawała sobie sprawę, że ratunek może nigdy nie nadejść. Żegluga w latach 70. XX wieku znacząco różniła się od tej, którą znamy z czasów współczesnych. Możliwości komunikacji były wyraźnie ograniczone. Mniejszy był też ruch statków, a więc i szansa na wybawienie. Z drugiej strony znajdowali się blisko 3 dni żeglugi od wysp Galapagos, co w skali Oceanu Spokojnego wydawało się niewielką odległością. Była nadzieja. Nowa sytuacja wymusiła nowe przyzwyczajenia. Początkowo śniadania składały się z kilku sucharów posmarowanych margaryną lub dżemem. Obiadem była garść orzechów, a na kolację serwowano konserwę, jedną na dzień dzieloną po połowie między dwoje rozbitków. Każdego dnia na osobę przypadał litr wody. Jedzenia było za mało, by mogli się najeść, jednak wiedzieli, że w ich sytuacji surowe racjonowanie zapasów może zdecydować o być albo nie być. Większość czasu rozbitkowie spędzali siedząc w tratwie. Miała okrągłą podstawę, zbudowaną z dwóch osobnych nadmuchiwanych pierścieni. Wewnętrzna średnica tych pierścieni wynosiła 1,37 m. Przez środek tratwy, po łuku, biegła rura, również nadmuchiwana, która stanowiła prosty stelaż dla zadaszenia. Wnętrze było na tyle małe, że nie było mowy o tym, by się wyprostować, a miejsce ledwie starczało na to, by oprócz sprzętów, wody i prowiantu, obie osoby mogły usiąść, mając przy tym wyprostowane nogi. Już następnego dnia Maurice zauważył, że duża część zapasów wody nie nadaje się do picia. Wymieszała się z wodą morską. W tej sytuacji jedyną szansą był deszcz, ale jak na złość panował upał, a na niebie nie było widać chmur. Przy użyciu dostępnego, prostego sprzętu do nawigacji, para doszła do wniosku, że prądy morskie przeniosą ich stosunkowo daleko od Galapagos. A przecież w pobliżu tych wysp szansa na ratunek wydawała się największa. Z tego powodu małżeństwo zdecydowało się na wiosłowanie, by w ten sposób skorygować kurs.
Rozbitkowie mieli do dyspozycji cztery wiosła. Dwa do tratwy i dwa do gumowego 3-metrowego pontonu, który przywiązany był do tratwy liną. W ciągu dnia upał był często trudny do wytrzymania, dlatego wiosłowali w nocy. Zmieniali się co 2 godziny. Zmuszanie tratwy i gumowego pontonu do obrania wymaganego kierunku kosztowało ich wiele wysiłku, co przy ograniczonych racjach żywnościowych i niewielkim dostępie do wody potęgowało trudność zadania, które sobie założyli. Mimo prób i starań, wkrótce okazało się, że prądy morskie wygrały. Rozbitkowie zdali sobie sprawę, że miną wyspy Galapagos od północy i będą płynąć dalej, na środek Pacyfiku. Powtarzającym się elementem dnia były spotkania z dużymi żółwiami morskimi, które z nieznanego powodu chętnie podpływały do rozbitków. Zapasy jedzenia były już uszczuplone, dlatego mimo oporów para zdecydowała się złapać jedno ze zwierząt. Żółwie stały się później ważnym elementem ich diety. Umieszczali je w pontonie i polewali wodą, by w ten sposób utrzymać upolowany obiad przy życiu. Robili to niechętnie, nie zakładali jednak, że ten system będzie trwał długo. Ktoś musiał ich przecież zauważyć. Krótko po złapaniu pierwszego żółwia, 8 dni po zatonięciu jachtu, w pobliżu pojawił się statek. Był relatywnie blisko. Poza tym rozpoczynał się poranek, a widoczność była dobra. Para rozbitków, nie posiadając się ze szczęścia, szybko wyciągnęła przygotowane na taką okazję świece dymne. Pierwsza nie chciała się zapalić, ale kolejne zadziałały. Niestety, statek płynął dalej. Nie zauważył zdruzgotanych porażką rozbitków. W tratwie zostały tylko 2 ostatnie świece dymne. Wobec kurczących się zapasów, racje wody i żywności zostały jeszcze bardziej ograniczone, a pierwszy złapany żółw, dotychczas żywy i uwięziony w pontonie, miał posłużyć za posiłek. Gdy w końcu udało się pozbawić go życia, za burtę trafiły resztki i do uczty dołączyły 10 ryb. Marilyn przypomniała sobie, że w apteczce są agrafki. Wyginając je w odpowiedni sposób, para zbudowała improwizowaną wędkę i zaczęła łowić ryby. Z niemałym sukcesem. Ich mięso było spożywane najczęściej na surowo. Po tygodniu spędzonym w tratwie wypracowana była już rutyna prostych posiłków i wacht. W wolnym czasie para starała się zabić czymś czas. Pomogły w tym 2 książki uratowane z jachtu, które czytali na głos, omawiając na wszelkie sposoby każdy ich fragment. Małżeństwo grało też w gry karciane, przy pomocy zaimprowizowanych kart. Grali też w domino oraz wymyślone na poczekaniu gry słowne. Zabijaniu kolejnych godzin pomagało również spisywanie przebiegu całej przygody, dzień po dniu, w formie notatek oraz dziennika pokładowego. Upragniony deszcz spadł po 17 dniach od zatonięcia jachtu. Drogocenną wodę rozbitkowie zbierali, ustawiając wiadro pod dachem tratwy. Szybko okazało się jednak, że substancja, która pokrywała tratwę, zanieczyściła wodę do tego stopnia, że o piciu nie było mowy. Dopiero po pewnym czasie, gdy deszcz spłukał chemikalia z dachu, wiadro można było napełnić pitną wodą. Wkrótce woda przestała być dużym problemem, podobnie jak i żywność. Tę rozbitkowie uzupełniali na bieżąco, łowiąc ryby oraz, gdy była ku temu okazja, łapiąc żółwie. Drugi statek zobaczyli 25 dni od katastrofy. Trzeci 7 dni później. Krótko potem czwarty. I tym razem był to okręt wojenny, który przepłynął bardzo blisko. Również on nie dostrzegł rozbitków. Nie mieli już świec dymnych, więc od tej pory mogli sygnalizować swoją obecność jedynie małą latarką, lusterkiem lub machając kolorową odzieżą. Dla zwiększenia szans w puszce stworzyli mieszaninę szmat i papieru polaną denaturatem. Całość po podpaleniu miała tworzyć dym. Pomysł był ryzykowny w realizacji, ponieważ zarówno tratwa, jak i ponton mogły być łatwo zniszczone przez ogień. Mimo starań improwizowana świeca dymna nie imponowała swoimi możliwościami. Po niecałych 60 dniach dryfowania po oceanie, dzienną rutynę przerwały kłopoty. Najpierw, podczas łowienia ryb, haczyk zrobił dziurę w pontonie. Nakładem dużego wysiłku udało się tylko częściowo ją załatać. Później małe, ale liczne dziury pojawiły się w tratwie, prawdopodobnie za sprawą pływających obok ryb wyposażonych w kolce.
Od tego czasu tratwa musiała być uzupełniana powietrzem co 20-40 minut, a na domiar złego straciła swoją sztywność. Dotychczas, gdy rozbitkowie chcieli spać, jedno z nich kładło się na podłodze tratwy z podkulonymi nogami, a w tym czasie drugie miało wachtę i siedziało w dość niewygodnej, ale znośnej pozycji. Teraz to rozwiązanie było niemożliwe i aż do końca niebezpiecznej podróży para nie tyle spała, co drzemała na siedząco. Wydawało się, że problem jedzenia w postaci ryb i żółwi oraz wody w postaci deszczówki został rozwiązany, jednak Marilyn i Maurice szybko zorientowali się, że tracą siły i marnieją w oczach. Po 2 miesiącach spędzonych na tratwie wyglądali i czuli się fatalnie. Miało to wpływ na słabnące morale. Szczególnie Maurice coraz częściej skupiał się na prawdopodobnym złym zakończeniu ich przygody. Marilyn natomiast starała się odrzucać ciemne myśli. Planowała nawet budowę nowego jachtu, Orlin 2, i rozpoczęcie nowego wielkiego rejsu. Czas odcisnął się negatywnie nie tylko na ludziach. Tratwa ratunkowa, stworzona do krótkotrwałej pracy na morzu, zaczęła zdradzać symptomy powolnego rozpadu. Widząc to, rozbitkowie starali się poruszać po niej możliwie najrzadziej i najdelikatniej, by opóźnić moment nieuchronnego końca ich pływającego domu. Kolejne dni odmierzali złapanymi żółwiami i widzianymi statkami, które ich nie widziały. Po 90 dniach Maurice zachorował. Już wcześniej oboje miewali problemy gastryczne za sprawą nieświeżej wody lub nieświeżego mięsa. Jednak tym razem sprawa wyglądała na poważną. Mężczyzna przez wiele dni był bardzo osłabiony i dużo kaszlał. Codzienne obowiązki przejęła więc Marilyn. W końcu Maurice doszedł do siebie na tyle, by dołączyć do pracy, jednak daleko było mu do pełnej formy. Wtedy w okolicy tratwy zaczęły pojawiać się rekiny. Nie atakowały bezpośrednio. Ocierały się natomiast ciałami o dno tratwy, co doprowadzało do bezsennych nocy i siniaków. Każdą kolizję wychudzona para odbierała jak solidne uderzenie. Nieco później mniejsze rekiny stały się częścią diety rozbitków. Komfort dryfowania wciąż się obniżał. W zasadzie przez cały czas rozbitkowie byli mokrzy. Szczególnie podczas burz byli przemoczeni do suchej nitki. Wilgoć działała fatalnie na liczne rany, zadrapania i otarcia, które nie chciały się goić i powodowały nieznośny ból do tego stopnia, iż trudno było im nawet siedzieć. Po 93 dniach dryfowania Marilyn i Maurice musieli zmierzyć się z potężnym, trwającym 4 dni sztormem. Bardzo osłabieni, na ledwie pływającej tratwie, walczyli o przetrwanie. Jedna z fal wyrzuciła Maurice'a do wody. Zdołał wrócić na ponton, jednak wszystko, co na nim się znajdowało, przede wszystkim sprzęt wędkarski, zniknęło w oceanie. Nie był to ostatni sztorm, który wystawił parę żeglarzy na poważną próbę. Początkowo przepływające nieopodal statki pojawiały się w dość regularnych odstępach, co 2-3 tygodnie. Tak było do 7 statku, który rozbitkowie widzieli 75 dnia dryfowania po oceanie. Statek 8 pojawił się dopiero 43 dni później. I był to statek ostatni. Po prawie 4 miesiącach spędzonych na małej tratwie ratunkowej, 30 czerwca 1973 roku, małżeństwo Anglików zostało dostrzeżone przez koreański statek rybacki, który specjalizował się w łowieniu tuńczyków. Marilyn i Maurice byli uratowani. Wiadomość o ich odnalezieniu rozeszła się po świecie i gdy dopłynęli do Honolulu, byli nie lada sensacją. Do dziś ich przypadek należy do tych, które świadczą o niezłomnej sile przetrwania, która może drzemać w człowieku. Para opisała swoje przeżycia w wydanej krótko po uratowaniu książce 117 dni na łasce oceanu. Tytuł zawiera błąd. Z notatek rozbitków oraz późniejszych analiz wynika, że było to ponad 118 dni. Pomyłka w obliczeniach, którą odkryto już po publikacjach prasowych, wynikała najpewniej ze skrajnych warunków, w jakich funkcjonowała para Anglików. By nie tworzyć niepotrzebnego zamieszania, liczbę 117 pozostawiono i do dzisiaj kopiowana jest przez wiele mediów.
Podczas swojej nieoczekiwanej podróży Marilyn i Maurice Baileyowie schudli o kilkanaście kilogramów, każdy z nich. Początkowo mieli nawet trudności z chodzeniem, jednak szybko wrócili do zdrowia. Zaraz potem pojechali do Korei, by osobiście jeszcze raz podziękować swoim wybawcom, a później osiedli w Wielkiej Brytanii. Na morzu, by przetrwać, jedli ryby, żółwie, a nawet upolowane na tratwie morskie ptaki. Mimo tego po powrocie do ludzi podkreślali, że nie byli z tego zadowoleni. Tam, na oceanie, czuli się częścią morskiego świata, a pojawiające się obok zwierzęta traktowali jak sąsiadów. Już w ojczyźnie przeszli na wegetarianizm i, jak sami deklarowali, do końca życia nie zjedli już mięsa. Żyli na uboczu społeczeństwa, aż o nich zapomniano. W jednym z późnych wywiadów Maurice powiedział, że wróciłby z żoną na tratwę, gdyby miał pewność, że ktoś ich uratuje. Uważał, że świat ludzi niewiele miał im do zaoferowania, dlatego swoje ostatnie lata spędził w samotności. Marilyn zmarła w 2002 roku. W roku 2018 dołączył do niej Maurice. Miał wtedy 85 lat. Życie tego niezwykłego małżeństwa zmieniło się za sprawą wieloryba, który zatopił ich jacht. 15 lat wcześniej życie innej pary również zostało zmienione przez jedno zwierzę. Mieszkający w Kenii, George i Joy Adamsonowie zaopiekowali się lwicą, która później otrzymała imię Elza. Elza wychowywała się z Adamsonami, ale później udało się przywrócić ją przyrodzie. Ta prawdziwa i poruszająca historia żyje nie tylko w opisujących ją książce i filmie, ale także w wielu z nas. Nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Posłuchajcie.
Jesteśmy z wizytą w domu Anny Olej-Kobus, podróżującej fotografki, autorki bloga Afrykanka i współautorki, razem z mężem Krzysztofem, licznych przewodników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Słuchacze Brzmienia Świata mogą pamiętać Anię z odcinka 58, to już było dawno, dawno, dawno temu. Wtedy rozmawialiśmy o Namibii w kontekście skomplikowanej historii tego kraju. I zresztą myślę, że Namibia jeszcze się parę razy pewnie w tej rozmowie pojawi, w zupełnie innym kontekście. Może się pojawić, jeżeli spojrzycie sobie wstecz, to ten odcinek nazywał się bodajże Pustynne Ferrari i było tak. O Niemcach w przeprosinach, a co robi Pustynne Ferrari, to tam już można się z tej audycji dowiedzieć. Tak, Namibia gdzieś była taką moją wielką afrykańską miłością, co zaskutkowało książką, a nawet dwiema. W miarę jak wracałam do tej Afryki, no to ten kontynent fascynował mnie coraz bardziej. A takim moim najbardziej ostatnim dzieckiem to są zwierzęta Afryki, przewodnik na safari. Jak się śmieję, 3 lata z mojego życia, ale nagle uświadomiłam sobie, jeżdżąc z ludźmi na te różne wyprawy, wycieczki, objazdy po parkach narodowych, że nie ma w języku polskim książki, która pokazywałaby ten świat afrykańskich zwierząt dla dorosłych. Dla dzieci znajdziecie masę kolorowanki, bajki, takie śmakie. Tak, jest film Król Lew, jest cała masa rzeczy. Ale dorosła osoba, która jedzie, to ma albo wielką encyklopedię zwierząt, bądź też mniejszą encyklopedię, a tam jest wszystko, cały świat, albo w zasadzie tylko anglojęzyczne pozycje, a nie wszyscy dobrze poruszają się po angielsku. Zresztą anglojęzyczna pozycja nie powie nam, jak nazywają się różne zwierzęta po polsku. Do tego dojdziemy, to jest ciekawy wątek. Tak. To ja jestem z wykształcenia, zdradzę wam, językoznawcą, więc słowa do mnie bardzo, bardzo mówią i no tak, te nazwy potrafią być bardzo zaskakujące. Więc będziemy na pewno rozmawiać o zwierzętach, które przyciągają nas, turystów, do afrykańskich sawan, do afrykańskich lasów, wszędzie tam, gdzie można zobaczyć gatunki. Te wszystkie, które potem są dokumentowane w tych różnych pięknych filmach przyrodniczych, więc czasami chcielibyśmy sami pojechać w te miejsca i zobaczyć je osobiście. Podziwianie tych zwierząt to jest zdecydowanie przeżycie takie, które się zapamiętuje na długo, ale zanim się pojedzie, to dobrze właśnie wiedzieć troszkę o tych zwierzakach, z czym się je je. No się niekoniecznie trzeba je zjadać, mówię metaforycznie. Podkreślmy, że była to metafora. Tak, to metafora, ale też dobrze wiedzieć, jak te zwierzaki podziwiać tam na miejscu, tak żeby nie robić szkody im oraz tym społecznościom, które na miejscu są. Zacznijmy może od Vademecum. Co to jest wielka afrykańska piątka? To są te charyzmatyczne zwierzęta, których upolowanie kiedyś było powodem do chwały, więc w czasach kolonialnych panowie brali odpowiednią broń. Panie też, paniom też się zdarzało. Troszkę zdarzało, później. Tak, ale generalnie to jednak w klubach myśliwych były te przechwalania się o tym, kto, gdzie, jakie zwierzę upolował. No i w związku z tym ta Big Five, wielka piątka, no trafiły tam zwierzęta, które upolować było trudno, które wymagały
wiele od myśliwego i w związku z tym nie liczyły się tu do końca tylko gabaryty. I dlatego w tej wielkiej piątce mamy słonia, mamy nosorożca, bawoła, lwa i lamparta. A żyrafa, chociaż jest zdecydowanie najwyższym zwierzęciem, to się po prostu do wielkiej piątki nie załapała. Także hipopotam, który jest zdecydowanie większy od lwa czy lamparta, cięższy, ale wyobrażam sobie, że jako trofeum nad kominkiem nie wyglądałby tak godnie, w związku z czym nikomu specjalnie nie zależało, żeby akurat na hipopotamę polować. I tak powstała wielka piątka Big Five, która zaczęła być wykorzystywana potem marketingowo przy sprzedawaniu ludziom marzenia o zobaczeniu afrykańskich zwierząt. Już bez strzelby, bez sztucera. Tak, dzisiaj zasadniczo aparatem, a nawet będzie telefonem komórkowym. To się odezwał kot, który tutaj obok nas chodzi? Tak, który jest w mojej domowej malutkiej piątce. I z czasem ludzie jeździli i to też reklamowało różne parki. W tym parku możesz zobaczyć wielką piątkę, w tym parku możesz zobaczyć wielką piątkę, aczkolwiek tylko bez bawoła, bo bawoła nie mamy. Zamiast bawoła podstawimy wam jakieś inne zwierzę, żebyście mieli o czym marzyć. I potem przyrodnicy, którzy pracowali nad tym, żeby rozszerzyć zainteresowanie ludzi na inne zwierzęta, na inne parki. No, trochę ich tam jest zresztą i parków, i zwierząt. Masa. Wymyślili małą piątkę, nieśmiałą piątkę, zabójczą piątkę, brzydką piątkę. To brzmi jak seria jakichś filmów z Hollywood, prawda? Takich trochę SF, więc zabójcza piątka. To. Tej zimy. Tak, zabójcza piątka tej zimy. I teraz uwaga, jeżeli myśląc o zabójczej piątce, wyświetlacie sobie w wyobraźni jakieś kły, pazury. Najbardziej śmiertelnym zwierzęciem zabójczym jest niepozorny komar, bo przenosi malarię i może nas niestety załatwić. Kolejne są węże, również są bardzo niebezpieczne, chociaż trzeba mieć naprawdę pecha albo szczęście, zależy od waszego podejścia do węża, żeby te węże spotkać. Moja przyjaciółka specjalnie pojechała do lasu Kakamega na szkolenie z zakresu poznawania węży. Spędziła tydzień, codziennie chodziła po 20 km i nie znalazła ani jednego węża w miejscu, które słynie z węży. Więc uwierzcie mi, nie jest tak łatwo spotkać węża. Ja to podkreślam, bo ludzie jadący do Afryki mają takie przekonanie, że tych dzikich zwierząt, które się zaraz na nas rzucą, to wszędzie jest cała masa. Jest ich bardzo mało i naprawdę bardzo rzadko to chodzi do jakichś takich ataków. No ale oczywiście są, więc stąd te węże, tak, zabójcza piątka. Potem zaczynają wchodzić jakieś przywry krwi, jakieś różne tego typu rzeczy. Z dużych zwierząt najbardziej niebezpieczny jest właśnie ten fajt łapowaty milusi hipopotam. Jemu przypisuje się zabicie 500 osób rocznie, co wynika z tego, że hipopotam jest zwierzęciem terytorialnym, czyli on zachowuje się trochę jak taki pies, który pilnuje swojego podwórka i całe dnie spędza sobie w wodzie, zasadniczo śpiąc oraz defekując oraz porykując na inne hipopotamy, żeby wiedziały, że to jest jego kawałek miejsca do odpoczywania. Wieczorami wychodzi, żeby zjadać trawę i kiedy spotka człowieka, traktuje go jako konkurenta do tej trawy. Jemu się nie wyświetla informacja, że człowiek nie jest zainteresowany jego trawą, że mu tej trawy nie zabierze, nie zje. Nie, hipopotam się rzuca i od razu po prostu atakuje, a że ma ogromne te zęby. No, one jest potrafią też szybki, mieć prawda? Nawet pozorom. Tak, te zęby mają nawet 40, w niektórych opracowaniach spotkałam, że do 50 centymetrów. Przyjmijmy, że 40 jest takie realistyczne. Tak, potrafi też biegać chyba nawet ponad 30 km na godzinę. Przypominam, że Usain Bolt, najszybszy człowiek świata, biega raptem 44 km na godzinę. Na setkę, prawda? Potem musi odpocząć. Tak, no ale zakładam, że może przy tym hipopotamie znajdziemy jakieś drzewo i się szybko na nie wdrapiemy. Więc tak, spotkanie z hipopotamami potrafią być niebezpieczne. Natomiast słonie, lwy, lamparty, mówi się, że to jest około 100 osób rocznie, ale jest to też częściowo związane z tym, że zmienia się sytuacja w Afryce. Jest coraz więcej ludzi i potrzebują oni coraz większej przestrzeni. Tereny, które kiedyś były otuliną parków albo w ogóle nie było tam ludzi, obecnie zaczynają być zamieszkałe przez ludzi. Szlaki migracyjne są też przecinane, prawda, przez osady ludzkie. Tak, i dostęp do wody, bo są takie miejsca, gdzie ludzie i zwierzęta korzystają z tych samych źródeł wody. I w momencie, kiedy są katastrofalne susze, a na południu Afryki naprawdę już od ponad 10 lat ja słyszę, że ciągle są jakieś katastrofalne susze w różnych miejscach, to doprowadza do tego, że ludzie potrafią przyjść do takiej wody, gdzie już jest duża koncentracja tych zwierząt i wtedy niestety o konflikt jest łatwo.
Wspomniałaś tutaj zabójczą piątkę i w tej zabójczej piątce chyba komar się znajduje. Czy ja dobrze pamiętam, że ty miałaś takim komarem, który miał malarię kontakt? Dobrze pamiętam? I znaczy, to nie było miłe spotkanie? Żeby była jasność, może zrobię tak tytułem wstępu. Ja podróżuję do krajów Afryki, Azji od 1992 roku, czyli już ponad 30 lat. Zawsze staram się jakoś tam chronić repelentami, czasem chemioprofilaktyką, gdy było to zasadne. I przez te 30 lat nie zachorowałam. Natomiast faktycznie to była pamiątka z Republiki Środkowoafrykańskiej albo z Kamerunu, bo to już jest nie do ustalenia. Przeciwnik tam jest niesłyszalny, dlatego że komary po prostu, o ile nasze bzyczą tak, że nie pozwalają nam czasem zasnąć, o tyle tam one są ultra ciche. I oczywiście byliśmy wszyscy pożądleni przez te komary i po powrocie do Polski miałam wysoką gorączkę, co było niecharakterystyczne. Normalnie ja miałam zakodowane, że malaria to jest gorączka, dreszcze, gorączka, dreszcze, a nie, ja miałam 39, stabilne 39. Wstępne rozpoznanie mówiło, że to zapalenie płuc, przez tydzień byłam leczona na zapalenie płuc. No i skończyło się to tak, że wylądowałam w szpitalu i naprawdę lekarze włożyli dużo wysiłku, żeby mnie uratować, bo ja już mam po prostu w bardzo, bardzo złym stanie. I teraz, jeżeli myślicie sobie, nie, to ja nie jadę do tej Afryki, bo tam jest ta straszna malaria. Malaria występuje też w Azji, występuje też w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej i jest zabójczą chorobą, kiedy jest nieleczona, ale jest bardzo łatwo w sumie sprawdzić, czy mamy malarię. W przypadku, kiedy przyjeżdżamy do Polski, wystarcza prosty test z krwi, wkłada się to pod mikroskop, patrzy się, są zarodźce. Można testy kupić na miejscu. Pamiętam, że w Tanzanii spotkałem bez problemu, w każdej aptece, bez żadnych skierowań, po prostu kupuję mało test i załatwiam. Te testy w ogóle na miejscu kosztują jakieś grosze, bo one są dotowane przez jakieś projekty, to jest na poziomie dolar czy dwa dolary. Jedna uwaga, że trzeba je przechowywać w temperaturze bodajże do 24 do 25 stopni, więc warto sobie przywieźć i mieć po prostu taki test w domu. Ja mam dwa testy, które jeżdżą ze mną na wyjazdy i regularnie są wymieniane i trzy testy, które są w domu w tej kontrolowanej temperaturze. No i tak jak mówię, jednak mnie ta malaria dopadła po 30 latach jeżdżenia, więc to nie jest tak, że to natychmiast grozi wam, jak tylko wyjedziecie gdzieś w egzotyczne kraje, że zachorujecie. Ryzyko jest. Nawet jeden komar, który przenosi zarodźce, może przenieść tą malarię. Niemniej jednak śpieszę z zapewnieniem, że nie rezygnujcie tylko z tego powodu z wyjechania na safari. Są też różne malarie. Są takie, które są, powiedzmy, że w miarę nieskomplikowane, a są takie, które potrafią zdecydowanie być zagrożeniem. Zarodźce Plasmodium falciparum uważane są za te najbardziej agresywne, najtrudniejsze też do wyleczenia, w sensie trzeba solidne po prostu dawki leków zastosować, ale wychodzi się z tego bez szwanku, czego jestem dowodem. Pamiętam, że kiedy leżałam w szpitalu i wpadał kolejny lekarz i mówił, pani Anno, no mam studentów, czwarty rok, a taki dobry przypadek malarii to się nam tak rzadko zdarza. Ja wiem, zapraszam, proszę. Przychodzi dziś młodzi ludzie, strasznie przyjęci. W ogóle bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słuchacie, drodzy studenci, będziecie wspaniałymi lekarzami. Ja im mówiłam, po pierwsze zapewniałam ich, że to pierwsza malaria od 30 lat, więc to już im dawało dobrą perspektywę, bo oni wszyscy byli oczywiście znacząco młodsi. Po drugie, oni tam mnie osłuchiwali, opukiwali, zadawali różne rozliczne pytania i w pewnym momencie czasem ktoś mówił, czy po tym strasznym doświadczeniu pani jeszcze wróci do Afryki, na co ja odpowiadałam, młoda damo, bądź też młody człowieku, bo już tak czułam się jak nosorka na tym łóżku. Ja mówię, to jest źle postawione pytanie. Nie, czy wrócę, tylko kiedy wrócę. Ja leżałam wtedy, to był początek kwietnia, a powiedziałam, że mam nadzieję, że wrócę na początku lipca. No i się w sumie nie pomyliłam, bo pod koniec lipca byłam z powrotem już w Afryce. Wyszłam z tej malarii bardzo, bardzo słaba, ale znowu to dlatego, że ona była taka rozwłóczona. Ja wiem, że ty miałeś odcinek o malarii w odcinku specjalnym Tanzania. I tam mogliście też posłuchać sobie trochę więcej o tej chorobie. Gdyby od razu zastosować u mnie prawidłowe leczenie, to w ogóle by nie doszło aż do takiego stopnia namnożenia tych zarodźców. Mówi się, że parazytemia 4 to jest ciężki przypadek malarii, ja miałam parazytemię 10. Aha. I pani doktor, która mnie przyjmowała do szpitala, mówiła, że naprawdę doby później to już chyba jednak by mnie nie pozbierano. Ale to dlatego, że po prostu z jakiegoś powodu w moim przypadku zawiódł czynnik ludzki, on najczęściej zawodzi, a najzabawniejsze jest to, że i ja od tylu lat opowiadam ludziom o malarii, na co mam zwracać uwagę. Ja jakoś nie pomyślałam, że mogę chorować. Moja lekarka wiedziała, znajomy lekarz medycyny tropikalnej wiedział. Jakby wszyscy w moim otoczeniu wiedzieli, że wróciłam z potencjalnie bardzo trudnego terenu, w którym łatwo dostać malarię. I wszyscy, zapalenie płuc, ten antybiotyk, to będzie dobry. Pani powinna z tego szybko wyjść. No, na szczęście w końcu wyszłam. Wyszłam bardzo, bardzo słaba. Przejście 50 metrów wymagało usiąść i odpoczynku. Ja nie sądziłam, że człowiek może być tak słaby, ale wróciłam
do olimpijskiej formy, jeżdżę po Afryce. Czy coś się zmieniło w moim życiu? Absolutnie nie, o tyle, że tak jak zawsze mówiłam ludziom, że jeżeli lekarz im powiedział, żeby stosowali tą chemioprofilaktykę, niech ją stosują. Jeśli nie powiedział, to czuję się w obowiązku powiedzieć, że w tym rejonie jest zalecana, albo w tym, w którym jesteśmy, jest teraz pora sucha i tych komarów praktycznie nie ma, więc to już decyzja należy do nich, ale no nigdy oczywiście nie kwestionuję tego, co mówią lekarze, bo to oni mają tą wiedzę. Tutaj jeszcze dotknąć kwestię, że zależy w jakim regionie jesteśmy, bo to nie jest tak, że w Afryce te komary wszystkich atakują. Właśnie, przecież w ogóle... Afryka na Boga. Przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, spójrzmy na mapę. To jednak jest olbrzymi teren, to jest wielki kontynent. W niektórych miejscach są lwy, w innych lwów nie ma. W niektórych komary są, albo jest ich więcej, no, w innych w ogóle nie ma żadnego. Na przykład na Saharze nie ma po prostu. Raczej nie ma tam komarów, tak? I w ogóle polecam wam, jest taka mapa gdzieś w internecie, gdzie na kontynent afrykański są nałożone kraje. Jest nałożone Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie, naprawdę ogromne kraje i ten kontynent jeszcze cały czas ma za miejsce do wypełnienia 54 różne kraje, kilka różnych stref klimatycznych. Więc jeżeli ktoś jedzie ze mną do Namibii i był na wizycie u lekarza medycyny tropikalnej i ten lekarz odruchowo powiedział, że tam, nie wiem, 5 dni przed wjechaniem do kraju egzotycznego proszę zacząć stosować chemioprofilaktykę, a ja wiem, że my najpierw jedziemy na pustynię, gdzie nie będzie tych komarów i gdzie ta malaria nie występuje i dopiero w teren malaryczny dojedziemy za 10 dni, no to przekazuję taką informację, a zakładam, że już potem ludzie odpowiedzialni, dorośli podejmują sami decyzję. Kwestia geografii, kwestia znajomości pory roku, kiedy są pory deszczowe, kiedy są pory suche. Czasami są jakieś mikroregiony, gdzie zagrożenie jest jeszcze większe albo jeszcze mniejsze, to wszystko znaczy, trzeba to wiedzieć. Teraz dochodzimy do tego, że całą wiedzę możemy sobie po prostu wrzucić do kosza w sytuacji, w której zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że naprawdę to się mocno pozmieniało. Ja teraz wróciłam z Malawi, tam już powinno przestać padać. Jak wyjeżdżałam, to właśnie dopiero zaczynało padać. Byłam w lutym w Kenii na safari, kiedy tam powinno być sucho. Codziennie po prostu lało. W Namibii w pewnym momencie przez 9 lat katastrofalna susza. To był zresztą ten moment, w którym rząd zrobił public relation i powiedział, że przekaże 1000 słoni, sprzeda w prywatne ręce część do odstrzału komercyjnego. I to była informacja, która odbiła się szerokim echem wszędzie. Nawet prasa w Argentynie i Australii o tym pisała. Bo gdyby rząd powiedział, że mamy katastrofalną suszę. 1/4 naszych ludzi jest zagrożona niedostatkiem wody. No przecież świat by się tym w życiu nie przejął. Mamy po kokardkę takich informacji. Ale to, że ktoś sprzedaje te piękne słonie, te piękne żyrafy, a potem ktoś je zastrzeli, to wywołało ogromne emocje. Zresztą podobnie na problem nadmiernej ilości słoni. Teraz prezydent Botswany zwrócił uwagę, mówiąc, że proszę bardzo, wyślę 20 tysięcy słoni tak, do Niemiec. Rzeczywiście zaproponował coś takiego, żeby wysłać do Niemiec I teraz oczywiście to był zabieg PR-owski, bo prawda jest też taka, że my zachwycamy się afrykańską przyrodą, bierzemy z niej to, co najlepsze, czyli jedziemy na safari, okej, zostawiamy pieniądze w parkach narodowych, w tych lodżach, wynajmując samochody, zatrudniając ludzi, ale taki zwykły człowiek, który sobie mieszka nieopodal tego parku, słonie mu wychodzą i tratują pole. To zatrzymajmy się na chwilkę. Parki to nie jest tak, że jest ogrodzenie. Słonie siedzą w środku, czy inne zwierzaki, bawoły, czy gnu. I poza te tereny tych parków najczęściej nie wychodzą. Nie, to są otwarte przestrzenie, gdzie te zwierzęta migrują, przechodzą z miejsca na miejsce. Są różne parki. Ja wiem, ale mówię o tych największych. Tak, znaczy bywa, że park może być też ogrodzony, ale najczęściej jest tak, że to są po prostu fragmenty dawnych siedlisk zwierząt. I teraz między jednym parkiem, a drugim parkiem, one od zawsze migrowały. A między tym drugim i trzecim też migrowały. I tam były zielone korytarze, czyli po prostu sobie mogły powędrować, nie wiem, nad jezioro Maniara z parku Tarangire. Ale teraz między tymi parkami są osady, są domy, są drogi, są pola uprawne. Plus, kiedy jest niedostatek jedzenia, no to słonie na przykład, niezwykle inteligentne zwierzęta, no widzą, że no tu mamy na przykład pyszną kukurydzę. No to co to szkodzi po prostu sięgnąć po tą kukurydzę? Co zjedzą to ich, ale resztę zdepczą, no bo to są zwierzęta o dużych dosyć gabarytach, chociaż niezwykle zręczne, niezwykle ciche. I teraz wracając do tego, o czym zaczęliśmy mówić, to rządy krajów afrykańskich ponoszą ciężar, jak rozwiązywać ten konflikt między ludźmi a zwierzętami. Oczywiście jest też masa różnych organizacji pozarządowych, które starają się, pomagają, wspierają, pompują jakieś pieniądze, tworzą jakieś rozwiązania, ale te konflikty są i one będą narastać, dlatego że liczba ludności w Afryce przybywa. Jeżeli ktoś z was ma trochę czasu, chciałby sobie poklikać, to zachęcam zobaczyć, jak zmienia się po prostu demografia w Afryce, w różnych krajach. Generalnie wszędzie
wszędzie tych ludzi po prostu przybywa. I to wywiera, to się tak ładnie mówi, presja na tereny chronione i to wymusza jakieś działania edukacyjne, ale też konkrety, żeby ci ludzie zobaczyli, że to zwierzę żywe ma dla nich jakąś wartość i nie jest tylko szkodnikiem. Na przykład w parku Bwindi, nieprzenikniony las Bwindi w Ugandzie, tam się chodzi, żeby oglądać goryle górskie. Opłata od 1 lipca będzie teraz $800, do tej pory było to $700 za osobę, za godzinne spotkanie. Aha. Jeżeli myślicie, że to jest drogo, to jest drogo, to ja tylko powiem, że w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga tylko $450, ale infrastruktura jest dużo gorsza, a w sąsiedniej Rwandzie $1500, ale infrastruktura jest dużo lepsza, dają między innymi darmową kawę przed wyjściem na gorylę, chociaż no powiedzmy, że to dosyć drogo ta kawa wychodzi. I teraz sąsiednia Rwanda powiedziała, że tak w ogóle, to prawdopodobnie będą podnosili jeszcze cenę tego permitu z 1500 do $3000. Czy są ludzie, którzy to zapłacą? Oczywiście, że tak, ponieważ tam jest historia Diane Fossey, ona jest tam pochowana, ten słynny film Goryle we mgle, to tutaj się działo. I jak ja obserwuję czasem ludzi, którzy tam idą na te trekkingi, Amerykanie, Japończycy, jak z katalogu, same ich aparaty kosztują fortunę, ich stać, oni dalej zapłacą. W Ugandzie, jeżeli te permity tam pójdą tak wysoko do góry, no to w Ugandzie z tych powiedzmy 800 to już pewnie wskoczą wtedy na $1000. Przypuszczam. Nadal część osób będzie się decydowała. I teraz przed każdym wyjściem na spotkanie z gorylami jeden z rangerów, czyli strażników, robi taką odprawę. Oczywiście mówi, co wolno, czego nie wolno, ale też mówi bardzo istotną rzecz. Dziękuję wam, że przyjechaliście, że zapłaciliście za ten permit, bo część z tych pieniędzy będzie teraz reinwestowana w okoliczne tutaj lokalne społeczności, będą budowane studnie, szkoły, jakieś punkty medyczne, ale część tych pieniędzy będzie przekazywana do innych parków, takich jak na przykład Kidepo Valley albo Park Mburo, gdzie bardzo mało turystów zasadniczo dociera i one są po prostu niedoinwestowane. No i oczywiście też część z tych pieniędzy idzie na walkę z kłusownikami, która jest ogromnym, trudnym i skomplikowanym tematem. W ogóle o jakich krajach mówimy w kontekście safari? Spróbujmy je wymienić. Na pewno Tanzania, Uganda, Kenia, może tak, Rwanda. Mamy blok Afryka Wschodnia, to żebyście sobie państwo to wyświetlili, czyli Kenia, można powiedzieć, od której się to wszystko zaczęło, dlatego że to jest dawna brytyjska kolonia. Dlaczego mówię, że od Kenii się wszystko zaczęło? Baronowa von Bliksen, słynna, która napisała Pożegnanie z Afryką, przepięknie sfilmowane z Meryl Streep i Robertem Redfordem, to bardzo zadziałało na wyobraźnię. Ale poza nimi tam była słynna lwica Elza z afrykańskiego buszu, która została wypuszczona na wolność i to był pierwszy przypadek tak słynny, że zwierzę wychowane przez ludzi wróciło do natury. Więc opisane to w książce Joy Adamsonowie, to zrobiło furorę. Wszyscy chcieli tam jeździć, wszyscy chcieli to zobaczyć. Poza tym wcześniej byli tam Brytyjczycy, więc zawsze ktoś znał kogoś, więc była już ta infrastruktura. Po jakimś czasie do tego klubu krajów, do których warto jeździć na safari dołączyła Kenia i Tanzania. To są takie miejsca chyba najbardziej znane właśnie w Afryce Wschodniej, gdzie się jeździ. Na drugim krańcu, można powiedzieć, Afryki mamy RPA z słynnym parkiem Krugera, ogromnym, ciekawym, gdzie jest też sporo właśnie charyzmatycznych zwierząt. I na bazie tego RPA, tam w okolicy też dzika Botswana, piękna Namibia z parkiem Etosha. To zaczęło też bardzo, bardzo ściągać ludzi. Wodospady Wiktorii w Zimbabwe, naturalny punkt, jak już się jest w okolicy, wszyscy jeździli i tam też jest kilka parków, które się odwiedzało. I są takie kraje jak na przykład Zambia, Malawi, gdzie mało kto jeździ, bo po prostu mało osób wie o tych miejscach. Też różne są ilości zwierząt i między innymi mamy taką sytuację, że o ile w Botswanie tych słoni jest po prostu za dużo, bo mówi się, że jest to 120-130 tysięcy słoni, więc 1/4 populacji słoni w Afryce. Tych słoni zaczęło być za dużo, więc oni rozpoczęli relokację i faktycznie podarowali bodajże 8 tysięcy słoni do Angolii. Ja jeszcze nie sprawdziłam, czy to się faktycznie już zakończyło, czy to na razie cały czas jest w sferze planów. Stamtąd mają być transferowane też słonie do Mozambiku, które po czasach wojny domowej odbudowywały
odbudowywuje swoje parki narodowe i to też będzie przepiękny kierunek, żeby tam jeździć. No i właśnie na fali tego też w pewnym momencie pan prezydent powiedział, że proszę bardzo, 20 tysięcy wyślemy wam do Niemiec. Jakaś sawanna pod Berlinem, ja bym chciał to zobaczyć. To było oczywiście zrobione jako prowokacja i tu wracamy do tematu, o którym jakiś czas temu mówiliśmy. Może kraje Europy Zachodniej, szeroko rozumianego Zachodu, może powinny jakoś bardziej angażować się w ochronę tej afrykańskiej przyrody. Partycypować w tym dobru, który jest ogólnym dobrem. Ja pamiętam tutaj kazus Ekwadoru, to lata 70, bodaj 60, znaleziono tam ropę naftową i był pomysł tamtejszego rządu, że słuchajcie, my nie będziemy tej ropy naftowej wydobywać z lasów deszczowych, które są absolutnie dziewicze, niezwykle cenne pod każdym możliwym względem. Zgodzimy się na to, nie będziemy brać tych pieniędzy, które tam zalegają pod spodem, ale złóżcie się, drodzy współobywatele planety Ziemia, na to, żebyśmy mogli mieć pieniądze, żebyśmy mogli normalnie życie pędzić. No, były dyskusje, nie udało się, ropa jest wydobywana. No właśnie, bo to jest trochę tak, że te kraje mówią, no tak państwo chcecie, żebyśmy my tu zachowywali dziewiczą naturalę, u siebie już to wszystko wycięliście, tak? Zrobiliście sobie wielkohektarowe uprawy, hodowlę przemysłową, miasta, a od nas chcecie, żebyśmy zostali skansenem świata. To oczywiście tęgie głowy nad tym pracują, jak to rozwiązać. Z całą pewnością Afryka jest wyjątkowym kontynentem, bo faktycznie to jest miejsce, gdzie możemy wejść jak na plan filmu przyrodniczego, gdzie możemy spotkać te niesamowite, wspaniałe zwierzęta w ich naturze, w ich środowisku. I myślę, że to jest taki magnes, który przyciągał i będzie przyciągać ludzi, żeby ruszyć na safari. Porozmawiajmy trochę o praktyce safari. Na razie może zostawmy kwestie biologiczne, mnie interesują bardziej kwestie społeczne w tym momencie. Bo jeżeli turysta płaci ileś tam set dolarów za gorylę czy jakieś inne zwierzaki, żeby zobaczyć, no to on wymaga, oczekuje, nie wróci z pustym aparatem czy z pustą kartą pamięci na telefonie, więc chce to zobaczyć. W związku z tym czasami mu się trochę pomaga, żeby to marzenie można było zrealizować. I czasami też wydaje mi się, że może dochodzić do różnych patologicznych sytuacji. Ja tutaj mam na myśli w tym momencie jedną rzecz, o której pisałaś w swojej książce, to znaczy coś, co nazwałaś spacerami z lwami. O co chodzi? Co to jest za zjawisko? W ogóle polecam wam taki film Bloody Lions, gdzie jest pokazany, jak gigantycznym biznesem są lwy. Trochę mam wrażenie, że gdyby pogrzebać i sięgnąć początku tej historii, to znowu wracamy do ulicy Elzy. Jednym z elementów przygotowujących Elzę do życia w naturze było to, że George Adamson codziennie spacerował z Elzą po buszu, po sawannie. Mówimy o zwierzęciu wychowanym przez ludzi, mówimy o Elzie, która potem została wypuszczona na wolność i została przyjęta przez stado dzikich lwów. Piękna historia, film Born Free pięknie o tym opowiada. Co zostało w masowej pamięci ludzi z tego filmu, że spacerując z lwami im pomagamy. Koniec, kropka. No i narodził się biznes pod tytułem Spacer z lwem. Ja wzięłam w tym udział raz, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda z bliska, bo dostawałam bardzo sprzeczne komunikaty od osób, które w tym wzięły udział. Jedny mówił, że to było na poły mistyczne doświadczenie. Po prostu takie poczucie kontaktu z przyrodą jak nigdy. W ogóle no czuły się jak Jane albo Tarzan, a tu piękny lew idzie obok. No bajka. Na drugim biegunie były osoby, które mówiły, że jest to po prostu cyrk, biznes i jeden wielki, przepraszam za sformułowanie, syf, w którym dobro zwierząt w ogóle nie jest brane pod uwagę. O jakich krajach mówimy teraz? To jest bardzo rozpropagowane między innymi w RPA. W RPA w ogóle jest, mówi się, 300 ośrodków rozrodu lwów. To do tego zaraz jeszcze dojdę, po co się rozmnaża lwy w niewoli. Na pewno jest to też w Zimbabwe organizowane. W Gambii albo Senegalu jest takie miejsce, gdzie można też sobie z wami pospacerować. Aczkolwiek tam chyba nawet nie ściemniają, że to jest jakaś ochrona przyrody. Tam po prostu mówią, że jak zapłacisz, to pospacerujesz z wami, tyle w temacie. Ale jak to w praktyce wygląda? Nie płacę 100 dolarów i potem idę z lwem na sznurku? Może ja powiem, jak to wyglądało przy Victoria Falls. Victoria Falls, czyli Zimbabwe, miejsce, gdzie bardzo dużo turystów przyjeżdża, miejsce, gdzie biznes turystyczny się świetnie rozkręcił. Tam kosztowało to kilka lat temu 150 dolarów, więc nie była to tania przyjemność. Przyjeżdżamy, mamy jakąś tam odprawę, opowiada nam się łzawą historię o tym, jak to właśnie tu mamy te lwy i tu się one teraz chodzą z ludźmi, a potem będą wypuszczane na wolność. I jesteśmy dzieleni na grupy sześcioosobowe, razem z nami idzie przewodnik, strażnik oraz, to bardzo ważne dla historii, kamerzysta i fotograf, którzy będą nam robili pamiątkowe zdjęcia. Oni są miejscowi, to znaczy nie są z wami. Oni są miejscowi, oni są jakby wynajęci przez firmę, żeby zrobić nam teraz materiał dokumentalny,
dokumentacyjny, które potem za jedyne $40 możemy kupić w postaci płyty pamiątkowej. I spacer z lwami mój wyglądał tak, że przede mną idzie kamerzysta, obok mnie idzie powiedzmy, nie wiem, Susan, Nancy, Agnieszka, ktoś tam. Akurat żeńska grupa nam się trafiła i kamerzysta mówi tak, Anna, teraz ty idziesz koło tego lwa, teraz przykucnij, wyglądasz fantastycznie, dziewczyno, proszę jeszcze jedno ujęcie i mamy to, mamy Anna, jesteś po prostu urodzona do tego. Teraz Susan, podejdź do lwa, obróćcie się w tą stronę, dobrze, teraz idziecie w tamtą stronę, a nie, lew idzie w drugą, poczekaj, kamerzysta, przebiegasz tam, lwa, dziękujemy ci Susan, teraz Nancy, poczekaj, zatrzymaj się, popatrz teraz, a teraz pół profi. To dokładnie tak wyglądało. Pełna reżyseria. Czułam się, jakbym była na planie jakiegoś top model, miejsca, gdzie robi mi się po prostu fantastyczne foty, które opisują rzeczywistość, która nie istnieje. Te lwy były w tym wszystkim najmniej ważne. One miały 2 lata, szły sobie spokojnie, był pan z wielką taką lagą. Rozumiem, że te lwy w dzieciństwie pewnie dostały kilka razy takim patykiem, więc wiedziały, że się go należy one obawiać. One nie były dorosłe, tak? Małe raczej. Miały 2 lata. To już jest naprawdę kawał dużego lwa. To jest lew na pograniczu dorosłości. No i potem wrócili do takiego miejsca, gdzie podano nam piękne śniadanie, były takie plansze pokazujące, jak tutaj właśnie tak ratujemy lwy afrykańskie, których jest coraz mniej. Przypomnę taką cyfrę, że od premiery Króla Lwa liczba lwów w Afryce spadła o połowę. Mówi się, że teraz jest ich około 20 tysięcy, już tylko może 23. I tam wisiały takie plansze, które mówiły, że stage one, etap pierwszy, to się go tam odkarmia i spaceruje z człowiekiem, etap drugi oddziela go się od ludzi i on uczy się jakby już samodzielności bez ludzi, etap trzeci wypuszczamy go na wolność. No i pytam pana, dobrze, ale ilu mistrzu macie tych lwów na wolności? Etap trzeci. A on mówi, no to jest bardzo trudne, skomplikowane, no jeszcze żadnego. Ja mówię, mistrzu, ale wasz ośrodek działa 15 lat, średnia wieku lwa jest 15 lat. To co się dzieje z tymi lwami, a nie my wysyłamy je do parku antylop i oni je tam uwalniają. A była ze mną właśnie, nie pamiętam, Susan czy Nancy, która była w ośrodku antylop rok wcześniej, mówi, hej, ale antylop park powiedziało, że wysyłają do was. Gdzie wy je wysyłacie w takim razie? Pan się zacukał, powiedział, że doniesie nam kawy, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Odpowiedź jest natomiast dosyć brutalna, mianowicie te lwy sprzedaje się na hunted hunting, czyli polowanie z puszki, tak to się branżowo nazywa, czyli myśliwy gdzieś w Europie, w Stanach Zjednoczonych, wchodzi na stronę farmy myśliwskiej, wybiera sobie z katalogu lwa, które chce zastrzelić, one są sfotografowane, opisane, za lwicę $5000, za takiego porządnego lwa z ciemną grzywą nawet $45000, jedzie 5 dni, wraca z trofeum wypreparowanym, usatysfakcjonowany. No i tam trafiają lwy, z którymi się wcześniej chodziło. I teraz oni mi powiedzieli, że no tylko robią rano spacery, no w wyjątkowej sytuacji robią też wieczorem, jeżeli są turyści. Ale kiedy mnie panowie odwozili, akurat okazało się, że jest jeszcze grupa Japończyków, która nie ma czasu, oni mogą tylko być w południe, więc oczywiście, że ich wzięli. I ja sobie tak szybciutko policzyłam tą ilość osób, którą widziałam, tą, którą poumawiali przy mnie i wyszło mi, że to jest $4500 dziennie. Tylko ten jeden ośrodek. To jest gigantyczny biznes. Próbuję sobie wyobrazić okoliczność, w jakiej spacer z lwami miałoby być dla nich korzystne. To jest nielogiczne zupełnie. Ludziom sprzedaje się opowieść, że te pieniądze, które płacicie, idą na ochronę lwów. Ale przy okazji macie bonus, że spacerujecie z lwami, tak jak George Adamson, który spacerował z Elzą. I macie piękne zdjęcia i ludzie wrzucają takie zdjęcia na social media. Ja wam zaręczam, że to zdjęcie jedno, które wrzuciłam na moją stronę, ja tam naprawdę wyglądam jak Jane z Bushu, obok mnie lwica, ja se stoję, jestem takim patykiem. Dziewicza przyroda dookoła. I tam pod tym zdjęciem jest wyraźnie napisane to, czego nie widzicie, że tu jest banda po prostu ludzi, która to fotografuje i filmuje, a ta lwica za kilka lat zostanie zastrzelona na polowaniu. Myśliwy zabiera trofeum, zostaje skóra i kości. Z filmu Bloody Lions dowiedziałam się, że kości są sprzedawane do Chin na różne wykorzystanie medycyny tradycyjnej. Cirka chyba $1500 za taki worek kości z jednego lwa można dostać, więc nawet po śmierci jeszcze zarabiają. Ale gigantyczną i słodką kasę zarabia się na lwach w ośrodkach rozrodu, które są karmione. I w tym filmie pokazano taki ośrodek, w którym było kilka Skandynawek, bardzo przejętych, bo tam jest 100 małych osieroconych lewków. I im się mówi, że matki porzuciły te zwierzęta. Nie mówi mi się, że matki są po prostu rozmnażane, bo za karmienie tych małych lwiątek porzuconych te dziewczyny płacą, nie pamiętam tam, z $1500-2000. Może jakimś takim patowolontariacie? Znaczy, bo w ogóle jeśli chodzi o wolontariaty w Afryce, to miejcie świadomość, że o ile nie jesteście wykwalifikowanym weterynarzem, to za każdy taki wolontariat zapłacicie. I to są wolontariaty, gdzie są duży cudzysłów sierocińce zwierząt, tam się nimi, tymi zwierzętami ktoś opiekuje. Potrzebne są twoje pieniądze, ale wymyśla się jakąś pracę, żebyś miał poczucie, że twoja praca jest sensowna.
300 ośrodków rozrodu lwów w samym RPA. Gigantyczne pieniądze zarabia się właśnie na tych maluchach, bo one są słodkie, to dobrze, świetnie wygląda. Ja spróbuję być teraz adwokatem diabła. No skoro tych lwów jest tak mało, bo po głowie spada, powiedziałaś o tym, no to może takie ośrodki robią dobrą robotę, żeby lwów było więcej. Gdyby te lwy trafiały na wolność, ale lew, którego wykarmił człowiek z butelką ze smoczkiem, jakie ma umiejętności polowania? Zostawiam was z tym pytaniem. Odpowiedź brzmi zero. Jeszcze raz powiem, obejrzyjcie film Bloody Lions, który dokładnie pokazuje całą tą historię, rozkładając ją na czynniki pierwsze. My żyjemy w świecie, w którym w Stanach Zjednoczonych jest więcej tygrysów, niż jest ich na wolności. Tylko to w żaden sposób nie przyczynia się do ratowania populacji. To jest po prostu biznes, to jest po prostu inna forma zoo. My jako ludzie kochamy zwierzęta i nie mamy czasu na długi kontakt, długie obserwacje. Mamy tutaj działanie instant, takie, które nam pozwala na szybką gratyfikację. Naprawdę nie ma nic słodszego niż małe lwiątko, które możemy wziąć do ręki i przytulić. To jest taka patologia, która jest sprzedawana jako turystyczne marzenie. Niestety obawiam się, że cała seria książek Nelly, małej reporterki, gdzie ona zawsze jakoś ma te zwierzęta obok siebie, a to papugę na ręce, a to siedzi na żółwiu, a to jeździ na słoniu, a to karmi małe tygryski. Właśnie w takim analogicznym ośrodku w Tajlandii, to wszystko generuje po prostu dalszy popyt, że ludzie chcą przeżyć taką przygodę. To oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdziwym safari, czyli z obserwacją zwierząt w ich naturalnym środowisku. Zresztą takie safari, trzeba powiedzieć, że jeżeli jest w takich warunkach właśnie naturalnych, czyli jedziemy i szukamy zwierząt, próbujemy znaleźć, ono się może nie udać. Ono się to może jest okay. nie udać. To jest tak samo, jak wychodzę do Lasu Polskiego, nie wiem, szukam dzięcioła, żeby go sobie zdjęcił zielony, bo jest ładny, i chcę go sobie znaleźć, usłyszeć albo zobaczyć, może mi się po prostu nie udać. No jestem jednak w naturze, tutaj nie jest wszystko poukładane pięknie. I tutaj dochodzimy jeszcze do pewnej patologii na safari, która się pojawiła wraz, no ja myślę, że trochę z rozwojem social mediów i tym, że wszyscy mamy komórki, wszyscy robimy zdjęcia komórkami, wszyscy chcemy mieć takie zdjęcia, jak widzieliśmy na filmie przyrodniczym, BBC na przykład, fantastyczna seria z Davidem Attenborough, tylko komórką nie zrobimy dobrego zdjęcia na odległość, a najczęściej ludzie nie kupują nasadek takich na obiekty, które mogą działać jak teleobiektywy. I oni zaczynają wymuszać na kierowcach, żeby podjechał bliżej do tych zwierząt. Na safari to jest istotne, jeździ się drogami. Jeździ się nie tam, gdzie nas oczy poniosą, bo jest za dużo samochodów i to by było nieetyczne. Jeździ się po prostu drogami. No ale ten lew może być pod krzakiem, który jest 200 metrów od nas. No i te 200 metrów, jakby podjechać bliżej, to już robi różnicę. No więc kierowcy różne stopień etyczności. Niektórzy proponują otwarcie, że zapłacimy ci dodatkowe pieniądze za to, że podjedziesz. No więc już starają się, w końcu żyją z tego, starają się, żeby ci turyści wrócili zadowoleni. No ale dochodzi do czasem dramatycznych sytuacji. To wiem z Serengeti, od mojego przewodnika, który pokazał mi taki samochód, który miał specjalne tam oznakowanie Fundacji na rzecz ochrony gepardów. I on mówi, zobacz, tu jest gepardzica. Ta gepardzica ma małe, a ten samochód po prostu jeździ koło tej gepardzicy i pilnuje, żeby się turyści nie zbliżyli do niej. Czyli w ogóle dochodzimy do jakiegoś absurdu, ponieważ moment, w którym gepardy strasznie trudno jest zobaczyć, moment, w którym ta gepardzica pojawiła się na otwartej przestrzeni, w przeciągu 20 minut było 40 samochodów dookoła. Każdy chciał zrobić jak najlepsze zdjęcie. I mój przewodnik Abdul mówi, tak, ale wiesz, co jest najbardziej tragiczne, że gepardzica zostawia małe w trawach i idzie na polowanie. I ludzie chcą zrobić zdjęcie, więc wymuszają na tym kierowcę, żeby pojechał za tą gepardzicą, bo zrobią jej lepsze zdjęcie. I czasem rozjeżdżają jej maluchy. I takie sytuacje się zdarzały. I dlatego teraz po prostu no jeszcze ostrzej pilnuje się, żeby te samochody nie zjeżdżały z drogi, a w przypadku charyzmatycznych, rzadkich zwierząt, sama to widziałam przy tej gepardzicy, są po prostu samochody, które ją pilnują. Wiesz, ja miałem taką sytuację, byłem dwa razy na safari, raz na takim bardzo małym, powiedzmy, raz na takim trochę większym, poważniejszym. Poczekaj, czym różni się małe safari od dużego? Bo dla mnie każdy kontakt ze zwierzęciem jest ogromny. Małe safari to jest takie, że jestem tylko ja i kierowca i mało zwierząt, a duże jest takie, gdzie jest więcej trochę ludzi i więcej też jest zwierząt. Okej, nasze to są też sytuacje mieszane. Dobrze, dobrze, ale ja bym chciał się skupić na tym drugim, więc mieliśmy przewodnika, kierowcę, dwie profesje w jednej osobie, jedziemy i zobaczyliśmy od drogi, nie wiem, 100 metrów, leżała sobie lwica koło ciała zebry, gdzie już delikatnie obiad już był rozpoczęty. Nie było żadnych małych, wyglądało, że jest spokojna sceneria i kierowca, nie pytając nas zupełnie, skręcił z tej drogi i podjechał na odległość, nie wiem, 10 metrów do tej lwicy. Ja byłem zszokowany z dwóch powodów. Po pierwsze,
Siedziałem obok tej lwicy w samochodzie bez żadnych zabezpieczeń. No, mówię, no 10 metrów max. Tak. A lwica nie wyglądała na taką, która by mną pogardziła, gdybym była głodna. A druga kwestia to, że on to zrobił. Po prostu, że zjechał i podjechał do tej lwicy bezpośrednio obok niej. Lwica w pewnym momencie wstała i zaczęła takim wolnym spacerkiem się oddalać, a on jechał koło niej. Tak jakby to było zupełnie standardowe działanie dla niego, że przed nami byli inni turyści, którzy mieli dokładnie tę samą usługę. Nie wiem, czy płatną, czy niepłatną. My nie płaciliśmy, nie prosiliśmy nawet o to, ale to zostało wykonane niejako jak standard. Dlatego myślę, że tego typu rzeczy, o których ty mówisz, takie no, wypaczone niejako safari, one się zdarzają znacznie częściej niż się może wydawać. No bo tak naprawdę safari to jest biznes. Przyjeżdżamy napompowani tymi obrazami filmów przyrodniczych, nie pamiętając albo w ogóle nie wiedząc o tym, że filmowcy tworzyli latami. Czasem to są 4 lata, jedna ekipa filmowa tylko pilnuje po prostu stadalwów, stadalikaonów po to, żeby zdokumentować jakąś historię, która między nimi się dzieje. Ja też rozmawiałam z przyrodnikami, którzy się zajmują właśnie filmami przyrodniczymi i mówią, że na tym najwyższym już poziomie filmowania to jest tak, że jest specjalista, teraz troszkę będę koloryzował, ale są specjaliści na przykład tylko od biegnących lwów, a specjaliści tylko od śpiących lwów, tylko specjaliści od słoni, które piją wodę, specjaliści od słoni, które idą przez sawannę. Są bardzo dokładnie ładne specjalizacje i to są lata samego filmowania, potem jeszcze jest montaż, produkcja, to są wielkie, gigantyczne przedsięwzięcia z kosmicznymi budżetami, a my z naszą komórką wpadamy sobie na taką sawannę i pach, 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 chcemy mieć zdjęcie. Bo my mamy safari instant, bo my mamy tylko ten 1-2 dni na tym safari i chcemy zobaczyć jak najwięcej. Ale też zapłaciliśmy, więc zegar tyka, w portfelu coraz mniej. No już jest coraz mniej, bo już w ogóle jest pusto, bo już to wszystko wydaliśmy. To ja tylko powiem może, że ja jeżdżę z ludźmi właśnie na safari, pilotując rozliczne wyprawy, staram się, i to była też geneza stworzenia tej książki o zwierzętach Afryki, staram się, żeby wyjść poza te charyzmatyczne zwierzęta, że naprawdę ludzie przyjeżdżają, no bo chcą zobaczyć tego lwa, lamparda, słonia. Czasem jeszcze mówią o tygrysie, trudno, nie spotkają go na safari. No jeszcze żyrafa, bo jest ładna i zebra, bo tak ładnie wygląda i jest miła, a tak poza tym są ludzie, którzy w ogóle nie widzą ptaków. Ja się bardzo sptasiłam przez ostatnie lata, więc ja w ogóle poświęcam ogrom czasu, żeby im pokazywać jak najwięcej, żeby opowiadać, żeby wydobywać jakieś historyjki, które tutaj się dzieją, często na naszych oczach, ale jeżeli się tego nie wie, to można to przeoczyć. Na przykład to, że kiedy mamy żyrafy, to na nich będą ucztować może bąkojady, czyli takie ptaszki, które wydziobują kleszcze i larwy muchówek, ale są pierzastymi wampirami i potrafią po prostu wysysać krew z ranki, a nawet rozdziobywać rankę, żeby mieć trochę dostępu do tej krwi. A tu mam jakiegoś słonia i ten słoń zrywa tą trąbą trawę i obok niego łażą, a to czaple, a to dziwogon na przykład może podlatywać, bo zaraz będą wyskakiwały jakieś koniki polne i jest o czym opowiadać. Czasem oczywiście są takie safari, jak ja to się śmieję, no jest pusto, ktoś nakrył czapką niewidką te zwierzęta. A tak się zdarza czasami, prawda? Jestem w miejscu, gdzie powinny być dziesiątki słoni, a nie ma ani jednego. No i wtedy to jest najtrudniej, żeby o czymś opowiedzieć, żeby znaleźć jakąś tą historię, żeby ludzie mieli poczucie, że jednak czegoś się dowiedzieli, czegoś się nauczyli i mieli jakieś niezwykłe doświadczenie, bo po co my w ogóle jeździmy teraz w świat? Po doświadczenia, po emocje, po przeżycia. A nie po zdjęcia na Instagram? No pewnie niektórzy też, no ale to już do zdjęć na Instagram to chyba najlepsze są te drinki i plaże, bo to algorytmy najlepiej wyświetlają. Dobre zdjęcie słonia naprawdę trudno uzyskać dużo wyświetleń, bo po prostu one bardzo rzadko współpracują, prawdę mówiąc. Większość zwierząt, które usiłuje sfotografować, za nic ma medialną sławę, odwracają się kuprami albo jakoś tak staną, że w ogóle nic się nie da sfotografować. W tej książce Zwierzęta Afryki, przewodnik na safari, tam jest ponad 600 zdjęć, z czego 400 jest moich, a 200 innych autorów. I ludzie mnie pytają, czy nie chciałaś wydać książki tylko z twoimi zdjęciami? Ja mówiłam, bardzo chciałam, ale sobie szybko policzyłam, że to by oznaczało jeszcze co najmniej 2 lata pracy i jakieś, ja wiem, z 200 tysięcy trzeba by było na to wszystko wydać, i na sprzęt, i na obiektywy, i na wyjazdy. Uznałam, że jest tylu dobrych, utalentowanych fotografów, którzy już zrobili te zdjęcia, że najlepiej, żeby książka już wyszła i żeby ludzie jadący na safari wiedzieli, że nawet idąc do toalety, uwierzcie mi, nie zdziwilibyście się, ile zwierząt można spotkać idąc do toalety. Na przykład lwa? Okej, lwa nikt nie spotkał, ale lamparda, mój znajomy przewodnik, i owszem, w Parku Narodowym Etosha w Namibii, tam są takie okrągłe toalety, tam się zawsze mówi, żeby drzwi były zamknięte i tam jest dosyć dużo dobrego cienia. On powiedział, że kiedyś otworzył te drzwi, one są bardzo skrzypiące i w tym momencie wyskoczył na niego przerażony lampard,
który oczywiście uciekł. Trudno powiedzieć, który z nich był bardziej przerażony. No to nie, to Lamparta nie spotkała, czasem się udaje skorpiona zobaczyć. Raz mam takie miejsce, gdzie płomykówki często siedzą na belce i tam pod spodem przechodzą dziesiątki, setki ludzi i nikt nie zadaje sobie trudu, żeby popatrzeć na belki, a tam nagle może być coś tak niesamowitego, jak właśnie piękna sowa płomykówka. Różnego rodzaju żuki, chrząszcze, czasem żaby. No naprawdę, kiedy się w ogóle na chwilę przystanie, to ten świat przyrody jest tuż obok. Jest co obserwować. I ja miałam kiedyś takie safari przy pustym oczku wodnym, gdzie właśnie tu były jakieś ptaki, tu jakieś agamy, tu jaszczurki, tu się coś działo, tu ktoś na kogoś polował. To wszystko było w obrębie takich, nazwijmy to, nieznaczących dla ludzi zwierząt. Ale jak się człowiek wkręci w obserwowanie tego wszystkiego, to jest cudowna przygoda. W twojej książce można spotkać opisy i zdjęcia zwierząt, które może nawet wizualnie są jakoś znajome, ale jak się poczyta o nazwach, to wtedy się robi zabawnie. Ja sobie zanotowałem tutaj Sasebi, Springbok, Sita Tunga Savannowa, Otocjon Wielkouchy. To jeszcze nie jest najgorsze. Jest trochę tego, prawda? Jest taki ptak, olbrzymi po prostu, wielki, nakrapiany, wędruje sobie dostojnie. W Botswanie i w Namibii można go zobaczyć. On ma cudowną angielską nazwę Curry Bustard, co wymawiasz tak jak sukinsyn po prostu. Tak właśnie słyszałem. Tak, no i ten bustard to tak naprawdę po prostu jest drop olbrzymi. Drop olbrzymi albo bastard. No. Tak, ale na przykład taki ptak, angielska nazwa flycatcher, czyli łapiące muchy, po polsku nazywa się muchodławka, wspaniała. W ogóle ja bym chciał zaapelować do kogoś, kto zasiada w takiej komisji nazw polskich biologicznych. Tam jest jakaś grupa ludzi, którzy, ja mam takie wrażenie, że wymyślają sobie, dobra, tu jest na przykład zwierzę, które się nazywa, niech będzie hiena, prawda? To jest hiena. Wszyscy wiedzą, jak hiena wygląda, nawet nie muszą wyświetla być biologami. Się. Ale zmieńmy ją na krokutę, niech będzie teraz inaczej. Niech się ludzie uczą od początku. A znaczy, co? Bo to w ogóle genezą... Coś nieprawdopodobnego. Ja widzę, że tu się kolega odwołuje. Rok 2015, nowe nazewnictwo ssaków świata, wielka księga, która jest teraz obowiązującą. Tam chodziło o to, żeby szczegółowo i bardziej naukowo uściślić, kto jest kim, bo faktycznie mamy rodzina hienowate, ale w obrębie hienowatych, jako hiena właściwa, to zostaje nam hiena brunatna, a jednak ta hiena centkowana to taka jest trochę mniej, no to zróbmy z niej krokutę, bo to łacińska nazwa, krokuta, krokuta. Ale jak krokuta, z czym się słowo krokuta kojarzy? No błagam. Mi to już teraz się kojarzy trochę z hieną, no dobrze, ale... może się już nauczyłaś. No znaczy... dobrze, a słyszałaś o takim zwierzęciu, które się nazywa mirunga? Nie, z innego zupełnie. To słyszałaś o słoniu morskim? To jest mirunga, proszę ciebie. Dobrze, to ja to przebijam, drodzy słuchacze naszego podcastu. Są takie chwile, w których wasz świat się rozpada na kawałki i wiecie, że nic już nie będzie takie same. Dzień, w którym usłyszałam, jak Krystyna Czubówna czyta w filmie przyrodniczym. Stado szablo grzbietów waleniożernych otacza swoją ofiarę. Był dniem, w którym pewna epoka się skończyła, bo szablo grzbiet waleniożerny to jest orka karłowata. Poważnie? Aha. I teraz chodzi o to, że ja myślałam, że to nie przejdzie, ale rozumiem, że producent uznał, że zgodnie z obowiązującym, bo to jest obowiązujące nowe nazewnictwo. Ja wiem, że to biologów może obowiązywać, ale może my nie jesteśmy biologami. Nie jesteśmy. I teraz książkę moją konsultowało 9 wspaniałych osób, mogłabym powiedzieć, do których, do każdej z tej osoby napisałam taki liścik, część znałam wcześniej, ale części nie. I liścik był mniej więcej taki, tam, szanowny panie, droga pani, chcę napisać książkę o zwierzętach. Kocham zwierzęta Afryki, nie mam żadnego wykształcenia biologicznego, w związku z czym będę dozgonnie zobowiązana, jeżeli pan, pani podejmie się konsultacji, no i tam wymieniam, na którym rozdziale mi zależy. To wszystko były osoby o ogromnej wiedzy, kompetencji i wspaniałe. I zawsze robiłam taki dopisek, ale ja to piszę dla normalnych ludzi, którzy nie mają pojęcia o zwierzętach i bardzo, ale to bardzo bym chciała, żebyśmy używali nie słownictwa z naukowej wieży Babel, tylko żebyśmy używali takiego słownictwa, które oni zrozumieją. I też chciałabym, żeby trochę uczłowieczyć te zwierzęta. Jacek Karczewski o tym pięknie mówił wielokrotnie, że mając do wyboru naukowe słownictwo, które odcina ludzi od zwierząt i nawet bambinizację, która infantylizuje może te zwierzęta, ale sprawia, że je kochamy, on wybiera bambinizację. I ja trochę też poszłam w tym kierunku, starając się nadmiernie nie infantylizować, nadużywając oczywiście licencja poetyka i mówiąc, co mogą myśleć zwierzęta, albo co mogą mówić do siebie, bo tego nie wiemy i się nie dowiemy. Ale ja chciałam, żeby ci ludzie, którzy będą patrzyli na te dzioborożce, zobaczyły w nich na przykład piękne, zakochane ptaki, jakąś historię z nimi związano, a nie, że to są po prostu tak osobniki juwenilne,
senilne, które po przybraniu szaty godowej i regituracji potem tak na sam koniec zdychają. A swoją drogą bambinizacja też mi się podoba, ładne słowo, zamiast infantylizacja. Tak, generalnie chodzi o to, że faktycznie do opisu zwierząt mamy słownictwo naukowe, mamy takie słownictwo techniczne, mamy słownictwo, które jest odcina od zwierząt, tak? Bo one mają pyski, one żrą, kopulują, parzą się, a na sam koniec, jak już odchowają młode albo je zdychają. I ja to wszystko zastępowałam po prostu takim słownictwem ludzkim, tak? Czyli ja mam tam ptasie matki, ja mam tam amory, ja mam tam zaloty, no różne rzeczy, tak? Skorpiony opisałam przez romans Romeo i Julii, bo faktycznie przez chwilę wyglądało, że to jest romans Romeo i Julii, ale nic z tego nie wyszło. Czy jakiś skorpion był na balkonie? Nie, skorpion szukał Julii, Julia była pod krzaczkiem. Przyjęłam generalnie zasadę, żeby o każdym zwierzęciu pisać pozytywnie, pokazywać jego najlepsze cechy, żeby nie odwoływać się też do stereotypów. Ty tu przywołałeś hieny. Joanna Bagnieska, która konsultowała mi rozdział o hienach, miała fantastyczny wywiad w gazecie, gdzie opowiadała o życiu hien. To w ogóle są niesamowicie fantastyczne stworzenia, które są postrzegane przez właśnie między innymi film Król Lew jako takie stereotypowo głupie, wredne, złośliwe, podstępne, brzydkie. Tak. Ale piękne nie są, no przyznajmy to. No i tu dochodzimy do tego, że natura nie zna słowa piękny w naszym znaczeniu. Liczy się, czy przetrwasz i czy przekażesz geny i czy oczarujesz swoją drugą połówkę. No i zakładam, że w świecie hien mocne zęby i ładne plamy i odpowiedni chód są dużo więcej warte niż to, że będzie jakaś brylantyna na grzywce i symetryczne oczka na przykład. Powiedzmy coś o otocjonie wielkouchym. No widzę, tam, że cię ruszył. Pamiętasz, co to jest, tak? No nie no, sama o nim pisałam. Otocjon wielkouchy to jest powiedzmy sobie z południa Afryki odpowiedź na saharyjskiego fenka. Jeżeli ktoś z was czytał Małego Księcia, pamiętacie, taki lisek z wielkimi uszami. Lisku, lisku, dlaczego masz takie wielkie oczy, żeby wszystko lepiej widzieć? Dlaczego masz takie wielkie uszy, żeby wszystko lepiej słyszeć? Oraz żeby chłodzić organizm. I otocjon jest takim przeuroczym stworzeniem. Jeszcze przepraszam ci przerwę, bo ja sprawdziłem nazwę angielską. Lis, to jest moje tłumaczenie, lis nietoperzouchy. Tak, ładniejsze. Bad-eared fox. A co to jest otocjon? Co to jest otocjon? Budzisz się w nocy, ktoś ci mówi otocjon. Taki jakie kamyk. Masz skojarzenie? Otoczak. I otocjony mają wielkie uszka, które przykładają sobie i sprawdzają, co w trawie piszczy i polują między innymi na szarańczaki. Jak są bardzo zestresowane, potrafią się zwinąć w kłębek i zasnąć. Taka ciekawa strategia. Reakcja na stres? Tak, tak. Ciekawe. Bardzo. A to się zdarza i nawet u ssaków wyższego rzędu, czyli u ludzi, to też się czasem zdarza, że jako odpowiedź na stres przesypiamy stres. Nigdy tego nie przeżyłem, ale może przede mną to doświadczenie. Znaczy, tylko nie zasypiaj może, jak akurat tam lew idzie w twoim kierunku zestresowany, bo to może... To może się nie udać. Ach, albo wręcz przeciwnie, uzna, że jesteś padlinką, a padlinką pogardzi. Wtedy hieny przyjmie. No właśnie, i ten otocjon jest takim przeuroczym stworzeniem, które prowadzi nocny tryb życia, więc można go zobaczyć w czasie nocnych safari. Czasem trzeba się najeździć, żeby go spotkać, czasem jest ich więcej. No, są przeurocze. Bo tu jeszcze wracając do słownictwa i nazw, no zrobił się spory bałagan, bo zimorodek to mniej więcej też się wszystkim jakoś tam wyświetla, mniej lub bardziej. A my mamy teraz zimorodki, łowce, rybaczki. Rybaczki. Aha, rybaczek srokaty, czyli zimorodek srokaty. I ja też właśnie ustaliłam z moimi wszystkimi konsultantkami i konsultantami, że będę używała nazw powszechnie zapamiętanych, podając też nowe nazwy. No bo teraz, drodzy słuchacze, mój ulubiony przykład, wiewiórka. Wiewiórka jaka jest, każdy mniej więcej wie. No ale tam się okazało, że tam jest jeden rodzaj właściwy, inne są niewłaściwe, inne są takie parawiewiórki, niby wiewiórki, pseudowiewiórki. No i w Afryce mamy, słuchajcie, afrowiórki. Mamy pręgowiórki. To wygląda jak odpad po prostu z tartaka, szczerze mówiąc, takie wiórki, ale i tak nic nie przebije zaroślarki akacjowej. To jest dawna wiewiórka drzewna. Zaroślarka. No jak to w ogóle brzmi? Ja słyszę jakiś taki chichot tej komisji biologicznej, która te kilka lat temu to wymyśliła. Zróbmy takie nazwy, żeby ludzie mieli naprawdę ciężko. Nie. I teraz udało się wreszcie. Wszyscy mają ciężko. Ja mam takie wrażenie. Nie. To naprawdę ja rozumiem główną ideę, że ma być precyzyjnie. Tylko nauka po pierwsze pokazuje, że nie da się precyzyjnie, bo zawsze będą wyjątki od wyjątków i podwyjątków. Plus taka radykalna zmiana odcina ludzi od zwierząt, od skojarzeń.
skojarzeń. Plus nadgorliwość nie jest wskazana. Brytyjczycy zostawili sobie, oni mają cały czas Kingfisher, różne takie, śmakie, owakie. To już fachowcy wiedzą, że nazwy łacińskie dzielą to tam odpowiednio na te rodzaje, gatunki, co trzeba. Natomiast niech zwykły Brytyjczyk, który pojedzie sobie na safari, po prostu zobaczy, że to jest Kingfisher. A poza tym jest coś takiego jak też tradycja językowa, to znaczy język tworzy jakiś wszechświat w naszej głowie. Jeżeli z tego wszechświata wycinamy jakieś słowa, wkładamy je sztuczne. W nowy kontekst. W nowy kontekst albo bez kontekstu zupełnie, to ten świat się rozpada trochę. No, cieszmy się, że słonie zostały słońmi, a nie trąbowcami. Poczekaj. Znaczy, ssaki zostały zakończone, ptaki zostały zakończone, teraz gady i płazy chyba. Żegnaj żabu. Ach, może tak być, no bo hello, to są płazy bez ogoniasta. Okej. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Nie, ale w mojej książce żaby zostały żabami, ropuchy są ropuchami, a ślimaki ślimakami i tak też o nich opowiadam, kiedy jestem na safari. I żeby się zachwycać, bo na przykład wśród żab mamy, to też mi się spodoba, żaba siwa. Ona potrafi być siwa, czyli taka aż prawie biała, ale w zależności od okoliczności. Podobnie jak kameleon potrafi zmienić kolor, potrafi być brązowa, potrafi być ciemnobrązowa, potrafi być jakaś tam ciemna. I w parku Południowa Luangwa ja się nauczyłam błyskawicznie, kiedy był po prostu wysyp tych żab w październiku, że zanim się siadło na krzesło, to trzeba było dobrze popatrzeć. Ona się totalnie zlewa, totalnie w ogóle nie było widać. No ale polska obecna nazwa to już nie jest żaba siwa, tylko to jest nogolotka siwa. Ała. No. A powiedz o Springroku. To jest taki. Springbok. Springbok, o widzisz, nawet niedobrze powiedziałem. Springbok to jest zwierzę polityczne do pewnego stopnia z południowej Afryki. Tak, Springboki to jest odpowiedź Afryki Południowej na gazelę z Kenii, z Tanzanii. To jest taka antylopa, niewysoka, z paskiem z boku, bardzo skoczna. Nowa polska nazwa jest skocznik antylopi. Ja używam nazwy Springbok, bo to jest stara polska nazwa, która jest dokładnie analogiczna do angielskiego Springbok. Kopia. Tak. I to jest, Springbok jest nazwą z Afrikaans, oznacza spring, czyli wyskok, i bok, czyli kozioł, w ogóle wszystko, jak coś ma w nazwie blesbok, bushbok, no to jest jakiś rodzaj kozła z Afrikaans. I Springbok, tak, zwierzę polityczne, dlatego że to była maskotka i emblemat drużyny rugby z RPA. Jeśli ktoś z was oglądał film Invictus, nie zwyciężony z Mattem Damonem i Morganem Freemanem, albo czytał książkę, serdecznie polecam, to tam jest pokazany taki moment przełomu, kiedy Nelson Mandela zostaje pierwszym prezydentem kraju, który wyzwala się z apartheidu i usiłuje zjednoczyć naród wokół czegoś jednego. I to jest moment, w którym Mistrzostwa Świata w rugby, drużyna z RPA nigdy nie wygrała z Nową Zelandią, zawsze z nimi przegrywali, a cały naród tak naprawdę, wszyscy rdzenni Afrykanie, kibicowali zawsze przeciwnikom swojej drużyny, no bo to była biała drużyna ich ciemiężycieli. Mówimy jeszcze o czasach apartheidu. Mówimy o czasach apartheidu. I Nelson Mandela ku rozpaczy wszystkich doradców mówi, wszyscy będziemy kibicować Springbokom. Ale to są nasi wrogowie. Nieważne, to jest nasza antylopa, nasza drużyna i teraz budujemy nowy naród wokół pewnej wspólnej idei. Jak to się wszystko skończyło, to ja nie będę wam może spoilerować, sami sobie zobaczycie. Natomiast no dzisiaj tak, Springbok jest tam jak najbardziej powszechnie lubiany, oglądany. Ja tylko dodam, że człowiekiem, który bardzo zasłużył się w tym meczu, legendarnym meczu drużyny RPA przeciwko Nowej Zelandii, był niejaki Kobus Wize. I Kobus to jest w ogóle, słuchajcie, afrykanerskie nazwisko. Tam jest całkiem sporo Kobusów. Jak ja się tam przedstawiam, mówię, hi, my name is Anna Kobus, to oni wszyscy mówią, Anna Kobus, czy Kobus wie, że jest z twojej rodziny? Ja wtedy z żalem mówię, że no niestety nie, ale mam swoją rodową antylopę, kobaśniadego, który właśnie łacińską nazwę ma Kobus. Ta pamiątka jakiegoś Kobusa, który pewnie z Holandii, gdyby tak dobrze poszukać, tam trafił. Rozmawialiśmy o słoniach, rozmawialiśmy o lwach, o różnych innych ważnych, symbolicznych dla kontynentu afrykańskiego zwierzętach. Często to największe, najpiękniejsze zwierzęta, typu lwy na przykład, to są gatunki, których jest coraz mniej, to mówiliśmy o tym, ale bywa czasami tak, że te największe zwierzęta, najbardziej charakterystyczne, rosną liczebnie. Tutaj mam na myśli gnu. Było ich tam ileś set tysięcy, po czym nastąpił wysyp i człowiek w tym pomógł. Znaczy z gnu historia była taka, że tam była taka choroba bydła domowego, która przeniosła się między innymi właśnie na antylopy gnu i faktycznie one zostały zdziesiątkowane i teraz będzie następna lektura, którą wam polecam. Serengeti nie może umrzeć. Bernard i Michael Grzymkowie, ojciec i syn, niesamowici ludzie, którzy kupili awionetkę, zrobili kurs lotniczy i tą awionetką z Frankfurtu, bo Bernard był dyrektorem Frankfurtu,
frankfurckiego zoo, polecieli do Tanzanii, mapy papierowe, przestoje nad Saharą, niesamowita historia. I tam pracowali nad określeniem, gdzie należy zrobić teren Parku Narodowego Serengeti, bo to są czasy, kiedy to wszystko się jest trochę płynne, tak? Na części ziemi mieszkają Masajowie, tu gdzieś są jakieś farmy. To mówimy początek niepodległości Tanzanii, lata 60. Lata 60, tak. I mówimy o takich czasach, nawet jeszcze wcześniej to trochę się zaczęło. I mówimy o takich czasach, kiedy rządy mówią, no dobra, no to tak, to tutaj mamy farmę, tutaj mamy coś, no to tu zrobimy park narodowy. I Bernard i Michael Grzymkowie między innymi dokumentowali, jakie trawy zjadają gnu, i oni udowodnili, że nie można dowolnie zmieniać granic parku, bo gnu może stać na łące pełnej trawy i umrze z głodu, bo nie będzie tam takich traw, które on zjada, bo to jest tylko nasze złudzenie, że to wszystkie trawy wyglądają tak samo i że każde zwierzę może się najeść dowolną trawą i będzie zadowolone. Myślę, że obecnie liczebność gnu jest na mniej więcej stałym poziomie, to jest coś około 1,5 do 2 milionów zwierząt. Rozsławione są tą słynną, znaczy mówię teraz na terenach Serengeti i Kenii, bo jeszcze mamy inne gatunki, które żyją na południu Afryki. Rozsławione są tą słynną wielką migracją, tak, czyli wielkim kręgiem życia, że w połowie lutego na równinach Ndutu na Serengeti rodzą się młode gnu, potem w miarę upływu miesięcy przemieszczają się coraz dalej na północ, dochodzą do rzeki Mara, stają nad tą rzeką. Gnu mówi się, że mają nazwę, dlatego że one wydają taki odgłos, jak idą gnu, gnu. Świetnie to robisz. Mogłabyś się w stadzie ja się tam próbuję zniknąć. Cały czas odnaleźć. Gromadzą się. To jest dosyć dramatyczna przeprawa, bo brzegi są takie skarpy, dole czekają krokodyle, no i w pewnym momencie te wszystkie zwierzęta ruszają i przechodzą na drugą stronę. Wtedy filmowcy włączają kamery i robią zdjęcia, filmy. Tam są filmy. Tłumy samochodów przepychających się. Znaczy całe to przejście przez rzekę Mara trwa jakieś 3-4 tygodnie. Trudno powiedzieć, kiedy jest, dlatego że w dawnych dobrych czasach, kiedy pogoda była stabilna, to by padało to bodajże w sierpniu, a teraz się to wszystko strasznie rozsynchronizowało, to znaczy zarówno mogą przejść w czerwcu, jak i zdarza się, że w drugiej połowie sierpnia, a czasem w lipcu przejdą i trochę też jest tutaj wina ludzi, dlatego że w parkach narodowych i w Tanzanii, i w Masai Mara w Kenii wypala się trawy. Wypala się trawy, żeby szybciej wyrosła zielona trawa, bo będzie więcej jedzenia i to podobno jest proceder, który trwa od dziesiątków lat. Wszyscy rangerzy, z którymi rozmawiałam, tłumaczą mi, że to jest dla dobra zwierząt. No okej, może dla jednych zwierząt to jest dla dobra, dla innych na pewno nie. Te pogorzeliska potrafią koszmarnie wyglądać. I potem, kiedy już są na terenie Masai Mara, no to tam powinno być po deszczach, powinno być dużo trawy, one tam się pasą, no i potem podejmują drogę powrotną, żeby znowu przekroczyć rzekę Mara i znowu trafić na równiny Serengeti. I teraz człowiek ma jakąś wizję, jak to będzie wyglądać, jedzie na takie safari, luty, Tanzania, Serengeti, tam 250 tysięcy młodych gnu się rodzi w przeciągu 3 tygodni. Te matki potrafią, słuchajcie, opóźnić poród nawet o kilka dni po to, żeby to wszystko zsynchronizować, żeby te wszystkie zwierzaki rodziły się mniej więcej w tym samym czasie. Wtedy większe szanse, że ich dzieci przetrwają, bo lwy mają taką obfitość, że nie zapolują na ich akurat malucha. No i my jedziemy, tacy nastawieni właśnie, że zaraz tak te tysiące gnu tu będą nam pięknie pozować przed obiektywami. I gdzieś tam na horyzoncie widzimy taki ciemny pasek z kurzem. Abdul patrzy i mówi ze smutkiem, no wylazły skurczybyki, poszły sobie w otulinę parku i tam nie możemy teraz wjechać, w ogóle jest jakaś rzeka, po drodze nie przejedziemy. No i tyle. I w czasie, kiedy w tym miejscu na Serengeti powinny być no nawet nie tysiące, a przynajmniej setki gnu, myśmy widzieli 4 gnu. 4, słownie. Ale za to matka natura nam to wynagrodziła i mieliśmy jeden tak zwany dzień pod lampartem, kiedy to jednego dnia spotkaliśmy 5 lampartów. A to jest rzadkość, prawda? Gdzieś na drzewach wisiały? Zasadniczo wisiały sobie na drzewach. 2 razy były to pary z wciągniętą antylopą i na dokładkę było to wtedy, że nie było żadnych samochodów dookoła, więc czasem tak też się zdarza, że sami mogliśmy się rozkoszować po prostu widokiem tych lampartów. Jeżeli chodzi jeszcze o gnu, to nie powiedzieliśmy, że kiedyś było ileś tam set tysięcy, ale potem się jeszcze szczepienia, prawda, pojawiły, to znaczy człowiek wkroczył. Ale ze szczepieniami nie dla zwierząt dzikich, tylko dla zwierząt domowych, czyli w momencie, kiedy się wyeliminowało tą chorobę wśród zwierząt domowych. No w ogóle słuchajcie, temat choroby od zwierzęce, od ludzkie, to jest gigantyczny problem, bo na przykład no, przez to, że ludzie żyją coraz bliżej goryli czy szympansów, to sprawia, że czasem te zwierzęta po prostu łapią choroby od ludzi, na przykład szympansy w gąbę w pewnym momencie były zachorowania na polio wśród nich. Goryle górskie też zdarza się,
się, że jakąś chorobę od ludzi mogą złapać, więc to jest potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja czytałam taki artykuł właśnie bardzo poważnie analizujący, czy jesteśmy w stanie zaszczepić goryle górskie, których było bardzo mało i to jest akurat historia z Happy Endem, że ich przybywa, ale chodziło o to, że jak wzmóc ratowanie tej populacji, no i był taki pomysł, może zacznijmy je szczepić przeciwko chorobom ludzkim. No ale jak to zrobić? Nawet jeżeli spróbujemy, znajdziemy całe stado i uśpić całe stado, to wcale nie jest takie łatwe. Potem jak dobierać te proporcje, jakie dawki dla dziecka gorylego, dla mamy gorylowej, dla srebrnogrzbietego samca, czyli przywódcy stada może zrzucać z góry, ale wtedy jeden goryl zje 4 po prostu szczepionki, a drugi żadnego, a jeszcze inne zwierzęta oczywiście to będą też zjadać. No innymi słowy, kiedy zaczynamy gmerać w tej przyrodzie, to okazuje się, że więcej jest problemów niż pożytku i najlepiej pewnie byłoby to zostawić w spokoju, ale to już też nie jest możliwe, bo dzięki temu, że nie zostawiamy tych zwierząt w spokoju, że przyjeżdżamy na to safari, są pieniądze, żeby je chronić. Poza tym, jeśli turyści zostawią zwierzęta w spokoju, mogę wam zaręczyć, że kłusownice nie pójdą w ich ślady. Kłusownictwo się bardzo nasiliło w czasie COVID-u. Moi przewodnicy miejscowi mówili mi, że no, wtedy było bardzo trudno upilnować zwierząt, bo w momencie, kiedy jeżdżą te samochody, jest ich bardzo dużo, wszyscy się mniej więcej znają, to kiedy pojawia się jakiś obcy samochód, albo widzimy, że gdzieś nagle kołują sępy, dużo sępów, to znaczy, że tam jest duże zwierzę, możemy podjechać, zobaczyć, może słoń został zabity, ciosy zabrane. Innymi słowy, można jakoś zareagować. Kiedy park jest pusty, ogromny park jest pusty, bo nie ma turystów, rangerów zawsze jest za mało, no to wtedy po prostu te kłusownictwo się może nasilić. Jeszcze chyba jest tak, że w momencie, kiedy była pandemia i turystyka padła na ten rok czy dwa, to również ludzie, którzy żyli z tej turystyki okoliczni, mniejszy mieli dochód, w związku z tym częściej może brali pod uwagę taką opcję, że idziemy zakłusować, żeby sprzedać coś, żeby przeżyć. Więc ta turystyka też przecież żywi ludzi dookoła. Znaczy w samej Aruszy, Abdul, mój przewodnik, mówił Północna mi, Tanzania. Tak, że z poniedziałku na wtorek pracę straciło 1000 wysoko kwalifikowanych przewodników. To są ludzie, którzy wydali ogromne pieniądze na swoje szkolenia, na uzyskanie wiedzy, licencji, którzy również kochają zwierzęta. Akurat ci wszyscy przewodnicy, które znam, nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, że mogliby kłusować dla zysku. Mogę sobie wyobrazić, że mogliby upolować jakąś antylopę, żeby włożyć do garnka. No właśnie, ktoś jest zdesperowany, to podejmuje trudne decyzje. Natomiast no teraz obecnie mówi się, że sytuacja nie tylko wróciła do stanu sprzed pandemii, ale nawet jeszcze wyniki biur podróży są jeszcze lepsze, jeśli chodzi o ilość turystów, którzy przyjeżdżają. I te safari, myślę, że one będą szły w dwie strony. Jedno to będą masowe safari, takie, gdzie po prostu, nie wiem, jedzie się w kilka samochodów albo busów w ogóle i wjeżdża się tylko na chwilę do tego parku narodowego i do takiego, który jest w miarę łatwo dostępny i w miarę tani. I będą ekskluzywne safari, one cały czas istnieją. To są takie miejsca, gdzie trudno jest dojechać, czasem trzeba w ogóle tylko dolecieć awionetką, gdzie jest bardzo, bardzo drogo, bo nocleg będzie kosztował 1000, 2000, 3000, 4000 dolarów od osoby za noc. Znam takie miejsca w Botswanie, gdzie one należą po prostu do prywatnych operatorów i oni mają bardzo określoną ilość osób, które wpuszczają jednocześnie, czyli nigdy nie spotka się tam po prostu tłumu ludzi. Botswana w ogóle kiedyś postawiła na, nazwijmy to, turystykę ekskluzywną i swego czasu mówiło się, że Botswana jest droga i bardzo droga, ale dzięki temu jest pusta. Teraz powiedziałabym, że jest droga i nie już tak strasznie droga. Zresztą Botswana, co miłe, zniosła wizy dla Polaków. Możemy tam śmiało jechać. Tańszą formą są self-drive, czyli to, że sami prowadzimy na przykład samochód, to daje też sporą przygodę, jak ktoś lubi prowadzić. Ale też często można nie zobaczyć czegoś, prawda? Bo jeżeli się nie ma tego wyszkolonego oka, to nie zobaczysz tego lamparta gdzieś tam w koronie. Zawsze coś za coś. Tak, no oczywiście ideałem jest, jeżeli mam przewodnika, który kocha zwierzęta, kocha je pokazywać i kocha nam o tym opowiadać. Czasem z takimi udaje się jechać. Czasem mamy przewodnika, który tak naprawdę jest tylko kierowcą i właściwie niespecjalnie go to interesuje. Różnie to bywa. No ale najważniejsze, jak już się uda spotkać tego zwierzaka, żeby się nazachwycać, a też jak będziemy wiedzieć więcej, to zobaczymy więcej. Ja ostatnio na przykład pokazałam mojej grupie, to było znowu na Serengeti, w Tanzanii lwy są nam na takich kopiec, czyli takich skałach. Mówi się, że to był pierwowzór dla lwiej skały z filmu Król Lew. One sobie leżały i odpoczywały i w zasadzie nie działo się nic.
ale kiedy tam trochę popatrzyłam przez lornetkę, to mówię, zobaczcie, tam między nimi ganiają jaszczurki, bo przy takim lwie jest cała masa różnych much, więc ta jaszczurka ma po prostu bufet, tylko no, musi się raczej pilnować, żeby lew jej nie dostrzegł, bo może jakoś tam łapą ją patnąć i wtedy będzie po jaszczurce i ktoś inny będzie miał wtedy bufet. Albo na przykład zdarza się, że są żyrafy, no i też nic się nie dzieje, zwłaszcza, że żyrafy nie porozumiewają się dźwiękami, które byśmy słyszeli, więc nic specjalnego. I nagle ja patrzę, a samiec żyrafy, to można poznać po tym, że ma wytarte różki na głowie, i on po prostu językiem sięga do strumienia moczu swojej dziewczyny i degustuje. I teraz jeśli myślicie sobie o najgorszej randce, która wam się przytrafiła, pomyślcie o biednych żyrafach. Zawsze pan żyrafa musi zdegustować mocz samicy, żeby wiedzieć, czy to się w ogóle opłaca, bo przy ich gabarytach, przy ich wysiłku, a wiecie, żeby doszło do zbliżenia, to tak dla samych tych śmiesznych ruchów to po prostu nie warto. Z tego muszą być dzieci. A musi sprawdzić poziom estrogenów. No i jak to się wie, to nagle taka nic się nie dzieje, z pół godziny, potem przyszedł jakiś inny samiec, on też degustował, a ta dziewczyna tak, tu popuszczę, a zobaczę, a może z tym, a może z tamtym, a jeszcze oczywiście bąkojady dookoła, a jeszcze tam jakieś czaple przyleciały. No po prostu nagle się okazało, że to jest w ogóle szalenie interesujące safari, masa rzeczy się dzieje, chociaż na pierwszy rzut oka nie działo się nic. Zakończmy nieśmiertelnym. Nie próbujcie tego w domu. Znaczy dobrze, to może zakończę tekstem mojej babci. Każdemu jego niebo. Nie no, trochę odpłynęliśmy z Werajany może. To ja tylko wrócę, że naprawdę, słuchajcie, ja w tej książce piszę, nie za dużo, ale o tym różnym strategiach seksualnych zwierząt, to jest dopiero temat, ale już taka książka powstała o zwyczajach seksualnych zwierząt, więc jeżeli byście chcieli więcej, one są tak czasem dziwne, tak odjechane. Na szczęście nie wszystko da się w ogóle zobaczyć. Razem z nami była Anna Olejkobus, podróżująca fotografka, autorka bloga Afrykanka, współautorka wielu książek oraz tej książki, która właśnie niedawno się pokazała, czyli Zwierzęta Afryki, przewodnik na safari. Bardzo ci dziękuję. Również dziękuję i życzę wam pięknych spotkań ze zwierzętami. Nawet jeśli nie będzie to dalekie safari, na naszej polskiej łące też się masa rzeczy dzieje. Afrika Bumbaye.
To był 204 odcinek Brzmienia Świata. Ta audycja, która istnieje już 4 lata, powstaje dzięki hojności słuchaczy i słuchaczek. Dołącz do nich na patronite.pl, gdzie znajduje się profil Brzmienia Świata. Dziękuję za każdą wpłatę, która jest cegiełką w budowaniu nowych odcinków. Dziękuję również patronowi światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i informuję, że kolejny odcinek będzie za 2 tygodnie, czyli 11 maja. Jednoosobowy zespół złożony z autora, prowadzącego, producenta, montażysty oraz reżysera udźwiękowienia musi chwilę odpocząć i naładować baterie do dalszej pracy. Tak więc udanej majówki i do usłyszenia za 2 tygodnie.